Dzień dobry wszystkim. W poprzednim odcinku mówiliśmy o szatanie i o jego różnych wcieleniach, o Belialu, o Mastemie, o Asmodeuszu, a dzisiaj chcemy zadać pytanie bardziej podstawowe, to znaczy skąd w ogóle ta idea się wzięła, skąd się wziął szatan, jakiego znamy z tradycji chrześcijańskiej. A więc nie jako jeden z aniołów, który stoi przed Bogiem i wypełnia jego rozkazy, ale jako przeciwnik Boga, książę piekła i kwintesencja samego zła. Przecież wiemy z Biblii, że Bóg stworzył wszystko jako dobre, wszystkich aniołów jako dobrych. Więc jak doszło do buntu aniołów? Otóż Biblia Starego Testamentu milczy o takim wydarzeniu. Nie mamy ani opisu upadku w świecie anielskim, ani buntu Lucyfera, ani nie mamy opisu jakiegoś przebiegu tego upadku, skutków czy przyczyn, jak w ogóle do tego doszło. Nie ma takiej idei jak upadek aniołów w Starym Testamencie. I ta idea, co ciekawe, pojawia się dość nagle. Ona się pojawia w literaturze międzytestamentalnej pod koniec czasów Starego Testamentu. Pojawia się szatan jako przeciwnik Boga, książę królestwa zła, który staje naprzeciwko królestwa dobra, królestwa światła. I trudno jednoznacznie powiedzieć, skąd w judaizmie nagle pojawiła się tak bardzo dualistyczna idea. Dualistyczna oznacza, że tak jakby dwóch przeciwnych światów, dwóch przeciwnych sił, dwóch przeciwnych królestw. Przecież ze Starego Testamentu wiemy, że Jahwe jest jedynym panem świata, to Jahwe jest królem i jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w świecie, a wszystko, co zostało stworzone, jest mu absolutnie poddane. A tu nagle w późnym judaizmie, czasów biblijnych, pojawia się idea niezwykle dualistyczna, tak naprawdę o dwóch siłach, które walczą ze sobą, właśnie o królestwie dobra i naprzeciwko królestwie zła. I badania sugerują, że z pomocą przyszły tutaj idee zoroastriańskie, o czym zresztą wspomniałem w poprzednim odcinku, no bo tak silnie dualistyczna idea tych dwóch przeciwstawnych królestw, tak obca Staremu Testamentowi, wydaje się, że mogła czy musiała wręcz mieć jakieś źródło zewnętrzne. A właśnie zoroastrianizm, czy zoroastryzm, zaratustrianizm, to są inne nazwy, to starożytna religia irańska, religia perska, w której bardzo silny jest właśnie dualizm, czyli odwieczna walka dwóch przeciwstawnych sił, sił dobra i sił zła. Może nawet pokażę taki klasyczny symbol zaratustrianizmu, to wieloznaczny symbol o wielu różnych wyjaśnieniach, ale bardzo taki charakterystyczny właśnie dla religii zoroastriańskiej. I w tej religii Ahura Mazda jest bóstwem, które stoi na czele dobra i jest w nieustannej walce z Anramaniu, czyli Arymanem, który jest niestworzonym, odwiecznym księciem zła, jest odwiecznym przeciwnikiem właśnie Ahura Mazdy. I taką prawą ręką Arymana jest Aszmadeva w zaratustrianizmie. Aszmadeva, czyli Asmodeusz. Wspominałem w poprzednim odcinku właśnie o takim zaratustriańskim bóstwie, jakim jest Aszmadeva, czyli wodzu wszystkich demonów. Aszmadeva, czyli Asmodeusz, wyraźnie przeniknął do tradycji żydowskiej. Znajduje się chociażby w księdze Tobiasza. No i widać wyraźnie właśnie w zoratustrianizmie te dwie bardzo takie silnie dualistyczne siły, dwa przeciwstawne królestwa. I w jakiejś formie, zdaniem badaczy, one przeniknęły do judaizmu. Dobrze, ale najpierw zadajmy sobie pytanie podstawowe, bo przed chwilą wspomniałem, że Biblia Starego Testamentu nie zawiera ani opisu upadku szatana, ani buntu aniołów. I ktoś, kto jest bardziej zorientowany w temacie, może zapytać albo zbulwersować się, no jak to? Przecież mamy dwa takie wielkie teksty w Starym Testamencie, jak Izajasza 14 czy Ezechiel 28, o buncie Lucyfera, upadku właśnie tego księcia, tego największego z aniołów, i te teksty to opisują. No więc właśnie, zadajmy sobie pytanie, czy Biblia zawiera opis buntu aniołów i upadku szatana? Najpierw tutaj mówimy o Biblii Starego Testamentu. Rzeczywiście, chrześcijanie przez całe wieki utrzymywali, że jest w Biblii opis upadku szatana i wskazywali na tekst Izajasza 14, gdzie nawet pojawia się imię jaśniejący syn jutrzenki, co po łacinie oddano jako Lucyfer, więc nawet jest imię tego szatana jako Lucyfer, właśnie wskazywano na Izajasza, rozdział 14. No więc zobaczmy sobie na ten tekst. Chodzi o Izajasza 14, cały rozdział, a zwłaszcza wersety od 12 do 15. I ten tekst brzmi tak. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu, na samo dno otchłań. No, rzeczywiście, wydawałoby się, że tekst pasuje do buntu Lucyfera i jego strącenia na samo dno otchłań. No, ale powiedzmy sobie to od razu, że ten tekst i jego podstawowe znaczenie jest zupełnie inny, w sensie on nie dotyczy
buntu szatana w niebie. Ten tekst Izajasza 14 to jest poetycka, metaforyczna, czyli obrazowa opowieść o upadku władcy Asyrii lub Babilonii. Izajasz 14 to satyra na władcę Asyrii, najczęściej tu jest wskazywany Sargon II, ewentualnie Sennacheryb, albo na władcę Babilonii, czyli Nabuchodonozora, albo ostatniego władcę Babilonii, czyli Nabonida, ewentualnie na władcę Persji, czyli Dariusza. Czasem badacze mówią, że możliwa tu też jest taka zbiorowa, czyli kolektywna interpretacja, że to jest pewna satyra, ironia o każdym z tych władcy, o upadku wielkiego, pysznego władcy Mezopotamii, zbuntowanego przeciwko władzy Boga. Otóż, nasz prorok Izajasz posłużył się w tym tekście schematem metrycznym pieśni żałobnej, czyli elegii, ale de facto jest to parodia takiego stylu. To znaczy tutaj wyraźnie nasz utwór jest parodią pieśni żałobnej po śmierci króla i inspiracją jest zwłaszcza lamentacja, jaką Dawid, król Dawid, wyśpiewał po śmierci złego króla Saula. Może kojarzymy, w Księgach Samuela jest taka wielka lamentacja Dawida właśnie po śmierci Saula i gdybyśmy zrobili tutaj porównanie, to mamy uderzające porównanie tego tekstu właśnie do pieśni lamentacyjnej Dawida, z tym, że tutaj mamy coś w rodzaju parodii takiego stylu lamentacyjnego, tak? Autor Izajasza 14 nie tyle rozpacza po śmierci tego tyrana mezopotamskiego, ale raczej ironizuje, szydzi z jego pychy i jego upadku. Ta niby elegia nad śmiercią króla jest tak naprawdę głęboko ironiczna. Ten król mezopotamski, czy to będzie właśnie Sargon II, Sennacheryb czy Nabonid, jest tutaj opisywany jako zdobywca czy tyran, który krwawo podbija narody i wpada w taką pychę, że chce zająć miejsce bogów. Chce ustanowić tron ponad gwiazdami. Gwiazdami są często w Biblii określani też właśnie aniołowie czy pomniejsi bogowie w tekstach Zugarit, inne istoty niebiańskie. I ten władca chce postawić sobie tron ponad tymi właśnie istotami niebiańskimi i autor Izajasza 14 zderza wielką pychę i zapędy władcy z jego druzgocącym upadkiem. I kontekst całego tego opowiadania z Izajasza 14 jest oczywisty i taki tutaj dość jednoznaczny. Może nawet pokażę to w Biblii, tutaj mamy akurat Biblię Tysiąclecia, ale w tym momencie no, nie jest ważne, jakie jest tłumaczenie. Chodzi o po prostu zobaczenie całego kontekstu. Mamy rozdział 14, gdzie już na samym początku tej elegii na śmierć tyrana autor biblijny, autor natchniony wprost mówi, rozpoczniesz tę satyrę na króla babilońskiego i powiesz, tak? Czyli to jest wyraźnie, jest mowa o tym, że to jest satyra na króla babilońskiego. Zresztą 13 rozdział, czyli poprzedni rozdział Księgi Izajasza, to jest zapowiedź upadku Babilonu, tak? Babilon czci obcych bogów, czci bogów fałszywych, a zatem musi upaść. I w 13 rozdziale mamy zapowiedź upadku Babilonu, a w 14 rozdziale tutaj właśnie mamy już realizację tej zapowiedzi, czyli właśnie upadek króla babilońskiego i autor biblijny mówi o tym wprost. Kontekst o tym świadczy jednoznacznie, wprost mamy tytuł, który wprowadza, że to jest satyra na króla babilońskiego i nawet tutaj w Biblii Tysiąclecia też widzę przypis, że tym tyranem jest król asyryjski Sargon II lub Sennacheryb. Według niektórych krytyków jest nim król babiloński Nabuchodonozor, wskazaliśmy też na Nabonida albo Dariusza. Gdyby adresatem tej satyry był rzeczywiście Sargon II, no to by bardzo pasowało, bo rzeczywiście to jest wielki władca Asyrii, który podbijał kolejne tereny Bliskiego Wschodu i właśnie w trakcie jednej z takich wypraw, gdzie chciał podbić kolejne wielkie tereny Bliskiego Wschodu, gdzie właśnie wpadł w taką, można powiedzieć, pychę, podbijając kolejne tereny Bliskiego Wschodu, nagle zginął właśnie podczas jednej z bitew, chcąc no, zagarnąć cały, można powiedzieć, tamten świat. No, również pasowałoby to do Sennacheryba. Sennacheryb był zresztą synem i następcą Sargona II. To jest kolejny bardzo ważny władca Syrii, o którym można by pewnie osobny odcinek, tak samo jak o Sargonie II zrobić. Podbił Babilon, oblegał Jerozolimę, zresztą wspominany jest kilkukrotnie w Biblii. I znowu, bardzo taki tragiczny upadek tego wielkiego króla, mianowicie spisek, morderstwo i Sennacherb zostaje nagle zamordowany. Nie? Więc tutaj rzeczywiście ta satyra pasowałaby do tych adresatów. Tak czy inaczej, mamy bardzo czytelną w kontekście Księgi Izajasza parodię na śmierć tyrana, czy to władcy Asyrii, czy władcy Babilonii. I teraz, oprócz takiej wyraźnego nawiązania do właśnie pieśni lamentacyjnej Dawida i takiej satyry na nagłą śmierć tyrana, mamy drugie, bardzo czytelne, jak zaraz pokażę, odwołanie w tym tekście, aluzję, mianowicie do mitologii ugaryckiej, czyli szerzej kananejskiej. I tutaj, żeby to pokazać, to nie wystarczy tekst polski, bo to polskie tłumaczenie jest dosyć słabe. Spróbuję pokazać to na tekście oryginalnym. Mamy opis upadku z niebios tego jaśniejącego syna Jutrzenki, zaraz jeszcze o tym tytule powiem, i w następnym wersecie rozpoczynają się czytelne nawiązania do mitologii ugaryckiej, mianowicie mamy
Weata Marta, ty powiedziałeś, Hashamaim Eelle, czyli wstąpię na niebiosa, Mimma Alle Kocheve El, czyli dosłownie powyżej gwiazd Ela, tak? My mamy przetłumaczone właśnie powyżej gwiazd Bożych i to tak od razu tutaj widzimy Boga jedynego. Natomiast jest tu jakieś czytelne nawiązanie do Ela jako tego najwyższego Boga w panteonie kananejskim, w panteonie ugaryckim. I tu jest mowa o gwiazdach Ela. Tak jak powiedziałem, tymi gwiazdami Ela często są określani w tamtych tekstach właśnie ci synowie Ela, synowie Boży, czyli pomniejsi aniołowie, te bóstwa, które otaczają Ela. Krąg, takie zgromadzenie, można powiedzieć, Ela. To są takie bóstwa, powiedzmy też czasem przez badaczy określane jako bóstwa astralne. I co jest tu powiedziane? Że właśnie wstąpię na niebiosa, mimma alle kocheve El, a rim kisi, czyli dosłownie powyżej gwiazd Ela, w tym jego zgromadzeniu właśnie postawię swój tron, ve esef behar moed, czyli i zasiądę na górze obrad. Góra obrad to jest kolejne bardzo czytelne nawiązanie do mitologii ugaryckiej, bo to właśnie najwyższy bóg Ilu zasiada wśród bogów na zgromadzeniu, na takim właśnie, na takiej górze obrad, jako taki przewodniczący zgromadzeniu bogów. Tak? Moed to jest właśnie jakieś, no, góra spotkania, góra obrad, góra zebrania i nawet jednym z tytułów Ela jest właśnie ten przewodniczący zgromadzenia obrad, zgromadzenia najwyższy w zgromadzeniu bogów. Tak? Więc mamy czytelne nawiązanie do tej góry obrad, na której zasiada Ilu. I dalej jest mowa o tym Cafonie, bo tu jest powiedziane zasiądę na górze obrad i przetłumaczone jest na krańcach północy. Owszem, słowo Cafon po hebrajsku może oznaczać północ, dlatego że Cafon to jest nazwa góry, która rzeczywiście w stosunku do Izraela znajduje się na północ od Izraela i stąd słowo Cafon może oznaczać północ, ale przede wszystkim to jest nazwa własna góry, tym razem na której zasiada Baalu, a więc rzeczywisty władca w mitologii ugaryckiej, tak? Bo mówiliśmy na innych wykładach, że El czy Ilu to jest ten stary bóg, stary ten ojciec bóstw, który jednak odchodzi na emeryturę, jest takim bóstwem, który powiedzmy decyduje o pewnych wydarzeniach, jest tą ostateczną instancją, ale króluje Baal, króluje Baalu właśnie z góry Cafon, tak? Czasem błędnie jest to określane jako Sapon, to jest góra Cafon, góra Cafonu na północy Izraela i zresztą właśnie w całej mitologii ugaryckiej Cafonu jest tą górą, na której Baalu zbudował sobie pałac i to jest góra, z której rządzi. Tak? To jest ta idea Świętej Góry, tak jak Jahwe najpierw na górze Synaj, a później w Jerozolimie Jahwe ma górę Syjon. Tak? Inni bogowie są na innych górach, tak jak na przykład Zeus jest na Olimpie. Tak właśnie Baal króluje z góry Cafon. Więc jeden werset i mamy bardzo czytelne nawiązania do mitologii ugaryckiej i żeby pokazać dalej, że to nie jest przypadek, że tu jest nawiązanie do Baala i ten Cafon to nie oznacza tylko północy, ale wprost jest nawiązaniem do góry Baala jako właśnie pana, który rządzi, który jest tym aktywnym bogiem, to w następnym wersecie widzimy, że mamy mowę o niebie, o obłokach, tak? Wstąpię na szczyty obłoków. Te obłoki to jest domena panowania Baala, tak? W tekstach ugaryckich to Baalu jeździ na obłokach, dosiada obłoki, jakby przemawia z obłoków, tak? Obłoki to jest domena Baala jako boga burzy, boga deszczu, urodzaju. I za chwilę nasz autor biblijny mówi, wstąpię na obłoki, czyli właśnie ta jest ta domena znowu Baala, podobny będę do najwyższego. Najwyższy tu mamy Elion, to jest znowu tytuł zapożyczony z Ugarii, dlatego że Elion to jest najpopularniejszy w Ugarii tytuł Baala, tam ponad chyba 70 razy jest zastosowany do Baala, do tego stopnia, że nawet w gramatyce ugaryckiej widać to wyraźnie, że on staje się drugim imieniem Baala, tak jakby zastępował ten tytuł Elion, zastępuje trochę imię Baala. Oczywiście w naszym tekście biblijnym, w tekście z Księgi Izajasza, no, tym najwyższym jest Jahwe, tak? To Jahwe przejmuje prerogatywy oraz tytuły bogów kananejskich. On jest najwyższym, on zasiada na górze. On jest bogiem, który przemawia z obłoku i zasiada na obłokach. Natomiast cała ten obraz właśnie tego by dotyczył, że ten władca mezopotamski, czy to będzie Sargon II, czy inny władca, jest tu ukazany jako pewien pyszałek, który sięga po rzeczy boskie, który sięga po rzeczy, które są jemu absolutnie niedostępne, które jego przewyższają i które nie są jego powołaniem. I to powoduje jego wielki upadek, tak? I mamy tutaj jeszcze jedno bardzo ważne, nawet nie wiem, czy nie ważniejsze, nawiązanie do tekstów ugaryckich w tym naszym tekście. Chodzi mianowicie o nieudaną próbę przejęcia boskiego tronu. Zobaczcie, jakie te teksty ugaryckie są ważne, tak na marginesie, nie? Ale to już kiedyś mówiłem o tym, że te teksty tłumaczyliśmy, wydaliśmy zresztą właśnie te teksty ugaryckie i nawet zaraz pokażę ten tekst, jeden z tekstów ugaryckich, który bardzo nam rozjaśni to, o czym mówi to opowiadanie. Bo właśnie w tekstach z Ugarit mowa jest o tym, że jest jakaś uzurpacja, jest jakaś próba przejęcia tronu Boga Najwyższego. No w Ugarit oczywiście tym bóstwem będzie Baal. Tutaj mam pokazuje właśnie te nasze teksty z Ugarit. Zresztą no, dostaliśmy Feniksa, nagrodę Feniksa
za to tłumaczenie trzytomowe tych tekstów. Przy okazji też taka no, ważna informacja, czy dobra informacja, niespodzianka dla Was, że te teksty ugaryckie w trzech tomach, które normalnie, gdyby chcieć kupić, to trzeba by zapłacić 180 zł, to może wiecie, a może nie, te teksty mamy na to pozwolenie i zgodę, żeby udostępnić je za darmo w formie PDF, tak, można sobie ściągnąć chociażby z mojego tutaj profilu na Akademia Edu, można sobie całe trzy tomy tekstów ugaryckich, mity, legendy i rytuały, trzy tomy tych tekstów ściągnąć za darmo, chociażby tak jak pokazuję co chwilę, na jakichś wykładach wypływa, prawda, jak ważne są te teksty ugaryckie, chociażby dla zrozumienia Biblii. I tutaj pokażę kolejny tego przykład, bo właśnie w tak zwanym cyklu o Baalu pojawia się takie opowiadanie o nieudanej próbie objęcia czy przejęcia tronu po Baalu. Otóż to jest ten moment w cyklu Baala, w opowieści o Baalu, kiedy to Baalu umiera, ginie, bo wiemy, że Baalu to jest to bóstwo takie związane z cyklem przyrody, czyli właśnie na zimę to bóstwo umiera, czyli cykl wegetacyjny zamiera i na wiosnę Baalu zmartwychwstaje, rodzi się, odradza się, no bo cykl wegetacyjny od nowa zaczyna działać. Tak? I Baal jest takim właśnie, można powiedzieć, patronem, symbolem tego cyklu wegetacyjnego. I kiedy Baalu umarł, tam mamy wyżej mowę o śmierci i pogrzebie Baala, wtedy Ilu, czyli właśnie El, najwyższy z bogów, zawołał do wielkiej Ashiraty pani morza. Ta Ashirata to jest oczywiście małżonka szanownego Ila, tego starca właśnie z brodą, tego najwyższego boga. I Ilu woła do Ashiraty: słuchaj o wielka Ashirato, daj pierworodnego z synów twoich, abym mógł ustanowić go królem. Tak? Baalu nie żyje, jego tron jest pusty, trzeba kogoś ustanowić na miejsce Baala. I najpierw tam się pojawia jeden kandydat, ale on odpada. I wtedy odpowiedziała wielka Ashirata pani morza: oto ustanowimy królem Asztara Groźnego. Niech króluje Asztaru Groźny. Wtedy Asztaru Groźny wstąpił na wysokości Capona, czyli to jest ta góra Baala, zasiadł na piedestale najpotężniejszego Baala. Jego stopy nie sięgały jednak podnóżka, jego głowa nie sięgała oparcia. Powiedział więc Asztaru Groźny: nie jestem w stanie królować z wysokości Capona. Stąpił Asztaru Groźny, stąpił z piedestału nad najpotężniejszego Baala i zaczął królować nad całą ziemią jako jej Bóg. Nad całą ziemią, ziemia też w tekstach ugaryckich Erec Arcu może oznaczać też podziemia. Tak? To słowo może oznaczać też podziemia. Więc czego dotyczy ten tekst? No jest to właśnie jakieś prześmiewcze ukazanie próby przejęcia tronu. Tak jak mamy w naszym Izajasza 14. Tutaj tym, który próbuje przejąć tron wielkiego Baala, jest Asztaru. No i co? I Asztaru okazuje się za krótki, tak? Zasiadł na piedestale, na tym tronie Baala na Caponie, ale jego stopy nie sięgały podnóżka, tak? Kiwał tymi stopami jak małe dziecko na dużym taborecie. Jego głowa nie sięgała oparcia. To jest oczywiście aluzja też do prezentacji Baala jako tego, który właśnie głową sięga niebios, a nogami sięga ziemi, czyli Baalu jest pokazany jako potężny i wielki Bóg. No a Asztaru okazuje się tym, który nie dorasta do tego, czyli jakby sięgnął po to, co do niego nie należy. I dokładnie takie samo przesłanie jest naszego tekstu w Księdze Izajasza. Tak jak autor tekstu ugaryckiego kpi sobie z Asztara, który no przecież nie jest kimś pośrednim, bo jest synem Ila i Ashiraty, więc jest jednym z tych bogów, którzy są synami Ila i Ashiraty, ma przydomek groźny, a więc sam też uważa się za wielkiego, uważa się za tego, który jest godny przejąć tron po Baalu, i sięga po to, co nie jest jego. W swojej pysze sięga po to, co nie jest jego i zostaje strącony na ziemię czy do podziemi. Tak samo nasz autor z Księgi Izajasza sięga również do tej obrazowości tekstów ugaryckich, żeby wyśmiać właśnie tą uzurpację króla Asyrii czy króla Babilonu, który sięga po to, co boskie, po to, co nie jest jego. I tutaj przytoczę jedną konkluzję z takiego dużego, wielkiego komentarza księdza profesora Tadeusza Brzegowego, właśnie trzytomowego komentarza do Księgi Izajasza. I ksiądz profesor Brzegowy pisze o tym tekście tak. W satyrze na króla Babilonu, Izajasz 14, tu proszę zobaczyć, że wyraźnie właśnie ksiądz Brzegowy mówi, że ta satyra dotyczy no nie Lucyfera czy władcy piekieł, ale dotyczy po prostu króla Babilonu. Poeta hebrajski użył jako epitetów króla pewnych wyobrażeń, które zdradzają mityczne tło i pochodzenie. Mityczne tło pewnych obrazów zawartych w Izajasz 14 dostrzeżono już w XIX wieku. Wiele z tych terminów i obrazów Izrael przyswoił sobie od dawna, a stało się to głównie w teologii Jerozolimy, którą Dawid zdobył i bez niszczenia niczego włączył do dziedzictwa Izraela. I Dawid razem z włączeniem Jerozolimy i jej przecież kananejskiego dziedzictwa włącza ją do dziedzictwa Izraela. No i żywa właśnie tutaj w Jerozolimie była ideologia Ela, Eliona, czyli właśnie tego kananejskiego Boga Najwyższego,
obecna rzecz w rodzaju 14, który to tytuł przeniesiono oczywiście na Jahwę. Psalm 18, Psalm 97, a na Syjon, czyli tą górę w Jerozolimie, świątynię, tam gdzie stanęła świątynia Boga i tam gdzie Bóg ma swój tron, na Syjon przeniesiono określenie znane z mitologii Baala, kraniec Caponu, tak jak to jest chociażby w Psalmie 48. Więc widzimy, że nasz tekst Izajasz 14 jest taką parodią, czy taką właśnie ironią pieśni elegijnej, lamentacyjnej po upadku wielkiego władcy, takim dramatycznym upadku wielkiego władcy, który to tekst sięga też po te obrazy właśnie z Ugarit, tą mitologię ugarycką, gdzie mamy tam takie właśnie prześmiewcze ukazanie tego Asztara, który okazuje się za krótki. Tak? Ta satyra właśnie też tego dotyczy, że król wpadł w pychę, okazał się za krótki. No i właśnie, tutaj pada bardzo ważne pytanie a propos tego tekstu, skąd tak naprawdę wziął się Lucyfer? Skąd się wziął Lucyfer jako władca piekła, książę ciemności i jako główne imię szatana? I tu nawet przytaczam jedno tylko pytanie od widzów, ale tych pytań do was otrzymałem więcej, ale to pytanie jest ciekawe, bo zaraz do niego nawiążę. Jeśli chodzi o Lucyfera, panie Marcinie, bardzo proszę, jeśli to możliwe, w następnym odcinku konkretne podanie, skąd wiemy, że odnosi się to imię do szatana. Przecież w Apokalipsie świętego Jana jakby sam Jezus określał się tym imieniem. Lucyfer, czyli gwiazda poranna, prawdopodobnie Wenus. Tymczasem dziękuję za kolejny wykład rzeczowy, pozdrawiam serdecznie. No właśnie, otóż w tekście oryginalnym, może do niego wrócimy, w tekście oryginalnym nie ma mowy o żadnym Lucyferze. Tak? On się pojawia dopiero w łacińskiej wulgacie. Proszę zobaczyć, wróćmy do tego tekstu Izajasz 14 i pierwszy werset tej elegii, czyli właśnie werset 12, to znaczy ten najbardziej nas interesujący. I mamy to polskie tłumaczenie, jakże to spadłeś z nieba, jaśniejący synu jutrzenki. I w oryginale mamy tekst Ech nafalta misz szamaim helel ben szachar, czyli dosłownie jakże to upadłeś z niebios, czyli jakże to spadłeś z nieba, helel ben szachar. Helel, czy poprawiane czasem na helal, to jest hebraizowana forma ellu, akadyjskiego słowa ellu, które znaczy dosłownie jaśniejący, błyszczący, a rzeczownikowo jest po prostu określeniem gwiazdy porannej, jutrzenki, czyli Wenus. Tak? Wenus to jest ta gwiazda poranna. Co to znaczy gwiazda poranna? To jest ta gwiazda, która ostatnia znika, kiedy już na niebie rano pojawia się słońce. Tak? Przed wschodem, kiedy już słońce na tyle jest mocne, że gwiazdy znikają, to jako ostatnia na niebie właśnie znika Wenus i Wenus jakby tak zapowiada, jest tą jutrzenką, która właśnie zapowiada świt. I stąd właśnie w akadyjskim, później w hebrajskim, to Helel oznacza tą gwiazdę zaranną, czy gwiazdę poranną, którą jest właśnie jutrzenka, najczęściej chodzi właśnie o planetę Wenus. Natomiast to drugie określenie Ben Shahar to jest po prostu syn świtu, syn poranka, syn jutrzenki. No więc to jest określenie dopełniające się, czyli mamy Wenus, czyli gwiazda, która najdłużej rano jest widoczna, planeta Ben Shahar. Shahar w ogóle, Shaharu to jest w Ugarit bóstwo świtu, bóstwo poranka. I notabene to też jest zapożyczenie, bo w Starym Testamencie ta jutrzenka też jest często w psalmach na przykład jest personifikowana. Jest mowa na przykład, że coś jest na skrzydłach jutrzenki albo że jest łono jutrzenki. Tak? To szaharu czy szahar to jest jutrzenka, świt, które w Ugarit jest no, bóstwem, bóstwem świtu, bóstwem jutrzenki. A więc tutaj zobaczcie, że nie mamy żadnego Lucyfera. Mamy halal, jaśniejący czy gwiazdę zaranną, poranną, syn jutrzenki, czyli takie właśnie określenie dopełniające. W greckiej Septuagincie to sformułowanie zostało przetłumaczone jako fosforos, czyli właśnie jaśniejący, świecący. Tam chyba ksiądz Brzegowy tłumaczy właśnie najjaśniejszy, tak? Jakże to spadłeś z niebios, najjaśniejszy synu jutrzenki. I w Septuagincie oraz w ogóle w literaturze helenistycznej to fosforos też jest określeniem właśnie, czy to planety Wenus, czy właśnie jutrzenki jako tej gwiazdy, tego punktu na niebie, który znika ostatnie, jest najdłużej widoczne nad ranem. Tak? Więc tutaj nie mamy znowu ani w tekście hebrajskim, ani w greckim żadnego Lucyfera. I podobnie będzie w IV wieku, kiedy Hieronim będzie tłumaczył ten tekst na Wulgatę, to po prostu użyje łacińskiego określenia Luciferos, Lucifer właśnie. Ale dalej pytanie, czy on tu ma na myśli osobę? W ogóle nic na to praktycznie nie wskazuje. Dla niego to łacińskie określenie Lucifer to jest takie imię słowowe przynoszący światło, no bo ta gwiazda, właśnie gwiazda poranna, to jest ta, która niesie za sobą słońce, która zapowiada, że oto za nią idzie słońce. I nawet otworzyłem sobie Wulgatę, żeby to zobaczyć i tu właśnie to mamy. Quomodo cecidisti declo Lucifer, czyli dosłownie jakże to upadłeś z nieba, no właśnie niosący światło, ty, który ten władca asyryjski, władca babiloński, który jest ukazany jako ten, który no, niesie światło. I tu wróćmy do pytania naszego właśnie widza. Dlatego, że rzeczywiście tak jest w literaturze Nowego Testamentu, że ciągle tutaj nie mamy żadnego Lucyfera jako imienia szatana czy jako księcia ciemności.
Właśnie, to jest bardzo słuszna i ciekawe spostrzeżenie naszego czytelnika, dlatego ten komentarz przytoczyłem, bo okazuje się, że w Nowym Testamencie nawet Jezus jest nazwany tym określeniem Lucifer. Proszę zobaczyć, najpierw mamy w drugim liście świętego Piotra, mamy wyraźnie tekst eschatologiczny, w którym właśnie ta gwiazda zaranna zwiastuje nadejście Dnia Pańskiego, tak? I autor drugiego Piotra mówi tak, mamy jednak mocniejszą, bo prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta. Tu jest mowa o tym eschatologicznym Dniu Pańskim, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Tu mamy mowę o tej gwieździe porannej i mamy tam właśnie to słowo Lucifer, jeżeli byśmy zobaczyli do tekstu łacińskiego. I proszę zobaczyć tekst Apokalipsy, 22 rozdział. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. A zatem jest tu coś niesamowitego i rację ma nasz widz, że w Nowym Testamencie sam Jezus jest nazwany Lucyferem, można by powiedzieć. No nie, brzmi to tak dość kontrowersyjnie, obrazoburczo wręcz, ale tak jest. Jezus jest gwiazdą poranną, jest gwiazdą zaranną i powiem nawet więcej. W teologii chrześcijańskiej do IV wieku wcale nie było powszechne uważanie, że Lucyfer to jest właśnie ten władca ciemności i książę ciemności. Wręcz mamy, co ciekawostka, mamy świętego Lucyfera, który pochodzi z IV wieku. Jest ważnym świętym w pierwszym kościele i przybiera sobie imię Lucyfer, co oczywiście no, nie oznacza wtedy szatana, tak? Żaden święty by sobie takiego imienia nie przybrał, gdyby utożsamiał je z szatanem, z księciem ciemności. Mamy świętego Lucyfera. Co więcej, w liturgii wczesnochrześcijańskiej Maryja, Matka Jezusa, Maria z Nazaretu, nazwana jest gwiazdą zaranną, gwiazdą poranną, nazwana jest Lucyfer. Tak samo w tekstach łacińskich, nie? Więc zobaczcie, że tutaj właśnie widz słusznie o to pyta, że to wcale nie jest takie oczywiste, że Lucyfer z Księgi Izajasza z 14 rozdziału, czyli ten niosący światło, oznacza szatana, księcia ciemności. Widać, że jeszcze we wczesnym kościele, już nie mówiąc o samej Biblii, ale jeszcze we wczesnym kościele jest to bardzo pozytywne określenie, czy dostosowane do Jezusa, do świętych, do Dnia Ostatecznego, czy chociażby do Marii z Nazaretu. Dopiero później, kiedy pewni teologowie zaczęli Izajasza 14 interpretować jako tekst o upadku szatana, doczytali się w łacińskiej wulgacie, a czytali już łacińską wulgatę, że tam mamy to słowo Lucifer, niosący światło, jakby przybrali to imię, nadali to imię szatanowi, że to jest właśnie imię tego księcia ciemności szatana. No ale właśnie ci ojcowie kościoła, ci badacze, którzy interpretowali ten tekst bardzo alegorycznie, pamiętamy, że ta egzegeza alegoryczna, metaforyczna czy symboliczna, ona często jest bardzo piękna, ale ona często jest oderwana od właściwego tego podstawowego znaczenia tekstu. Zresztą ci później ojcowie kościoła i późniejsi interpretatorzy Biblii byli oderwani od tła semickiego Biblii i często nie znali tych kontekstów, które my dzisiaj poznajemy, chociażby odkopując teksty starożytne, teksty ugaryckie i tak dalej. Więc to określenie Lucifer pojawiło się jako imię i nazwa księcia ciemności, czyli nazwa szatana, ale trzeba powiedzieć jasno i tak podsumować ten wątek tak, że dziś w teologii ani nie twierdzi się, że Izajasz 14 opisuje upadek Lucyfera, myślę, że dość dobrze to pokazałem, ani nie używa się imienia Lucyfer jako imienia szatana, dlatego że takie utożsamienie nie ma podstaw biblijnych. To imię nie jest biblijne, w tym sensie, że nie oznacza to i diabła szatana. Tak? To jest łacińskie określenie gwiazdy zarannej, czy po prostu jutrzenki. Dobrze, idziemy dalej, bo jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy mamy do powiedzenia. Mianowicie weźmy teraz na tapetę drugi, ten najważniejszy tekst, który wskazuje się niemal równorzędnie z Izajasza 14 jako opis właśnie buntu aniołów i upadku szatana, czyli Ezechiela 28. Tak, mamy tekst Ezechiel 28, który, no chodzi tam o cały rozdział tak naprawdę, ale jego takie najważniejsza część to są wersety 12-15, które brzmią tak. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym? Okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Ważne pytanie, jakie bardzo rzadko sobie stawiają czytelnicy i interpretatorzy tego tekstu, to jest pytanie o to, jaki to jest tekst, w sensie jaka to jest literatura, jaki to jest gatunek literacki, z jakim typem literatury mamy do czynienia. I tu trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz, że Księga Ezechiela jako całość to jest literatura wybitnie prorocka i głęboko apokaliptyczna. Można powiedzieć, że od początku do końca
Ta księga ma charakter pewien apokaliptyczny, czyli taki wizjonerski, gdzie się pojawiają pewne wizje. Te wizje są z natury swojej metaforyczne, obrazowe, symboliczne i pełne takich treści nieoczywistych, które w ten sposób są, te treści są komunikowane. One wymagają wyjaśnienia, tak? Więc w całej księdze Ezechiela mamy taki styl właśnie obrazowy, metaforyczny i przenośny. Dzieje się tak od początku księgi, gdzie w pierwszych trzech rozdziałach mamy ten bardzo, bardzo tą symboliczną wizję, opis tronu, rydwanu, Jahwe, gdzie się pojawiają między innymi te koła Ofanim jako aniołowie, to już gdzieś tam wspominaliśmy na innym wykładzie. To jest początek księgi Ezechiela, pierwsze trzy rozdziały, aż po ostatnie rozdziały księgi Ezechiela, rozdziały 40 do 48, gdzie mamy bardzo symboliczną wizję odnowionej świątyni i przyszłej Jerozolimy. Taką, taką idealną, idealny obraz Jerozolimy, ale taki bardzo, powiedzmy, metaforyczny, symboliczny. Woda, która wypływa spod ołtarza. W ogóle w całej księdze Ezechiela pojawiają się w wielu innych miejscach różnego rodzaju wizje, znaki symboliczne. A więc generalnie trzeba pamiętać, że Ezechiel komunikuje swoją treść w taki sposób, że wymaga to interpretacji, bo to są obrazy, to są pewne metafory. I dokładnie tak jest w Ezechiel 28. To jest bardzo metaforyczny obraz czego? Satyry na władcę Tyru. I tu znowu nasi interpretatorzy, czyli chrześcijanie, którzy widzą tutaj od razu opis upadku szatana, że był pełen doskonałości, prawda, urodzony w Edenie, aż znalazła się w nim nieprawość. Ci, którzy widzą tutaj opis upadku szatana, tak jakby w ogóle no, nie zauważali wstępu preambuły do tego tekstu, gdzie ta preambuła wyraźnie mówi: Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg. O co tutaj chodzi? Otóż chodzi o to, że Tyr jest jednym z najważniejszych i najbogatszych miast fenickich. Fenicjanie słyną, jak wiemy, z handlu, z wymiany kulturowej, z handlu purpurą, ale też z kolonizacji, z wynalezienia pieniądza, mydła i z wielu innych rzeczy. I właśnie Tyr jest takim bardzo prężnym, bardzo bogatym i bardzo wielokulturowym ośrodkiem, gdzie król Tyru naprawdę mógł się uważać nie tyle za ważnego władcę militarnego, bo Tyr nigdy nie był jakimś imperium militarnym, jako miasto-państwo, ale Tyr był niezwykle ważnym ośrodkiem handlu, gospodarczym, wymiany kulturowej i władca takiego miasta no, mógł się uważać za kogoś bardzo ważnego i wydaje się, że król Tyru właśnie chciał się postawić na równi z Bogiem. I ta metafora, ta alegoria, ta satyra dotyczy właśnie króla Tyru i w sposób taki symboliczny, on jest tutaj porównany do cheruba. Dlaczego do cheruba jest porównany? Jak pamiętacie z odcinku o cherubach, bo mam taki odcinek o aniołach, mówimy dokładnie sobie, wyjaśniamy, kim są cheruby biblijne, to powiedzieliśmy, że cheruby mają strzec tronu Bożego. One strzegą arki w Księdze Wyjścia, one strzegą świątyni, tam w Księgach Królewskich, w innych księgach biblijnych one strzegą arki, czyli generalnie strzegą tronu obecności Bożej, tak? W raju mają strzec dostępu do drzewa życia, czyli do raju, czyli też do obecności Bożej. W Biblii cheruby to są strażnicy Bożego tronu, strażnicy Bożej obecności. I dlaczego nasz tyryjski król jest porównany tutaj do cheruba? Dlatego, że właśnie na szlaku wymiany kulturowej, wymiany handlowej, przechodu armii przez tamte tereny, Tyr był jednym z najważniejszych miast i jego strażnik, czyli właśnie król tyryjski, no odgrywał rolę trochę takiego cheruba, takiego strażnika tej tradycji fenickiej, właśnie wymiany kulturowo-handlowej, gospodarczej, pieniądza właśnie w całym tamtym regionie. I zobaczmy sobie, jak w tym metaforycznym, takim symbolicznym tekście, jak ten król Tyru jest ciekawie przedstawiony. Tutaj jest mowa o tym, że byłeś odbiciem doskonałości, dosłownie tam jest pieczęcią. Nie wiem, czy ten tekst sobie akurat otworzyłem, ale tam dosłownie jest mowa o pieczęci doskonałości. Tu może zobaczmy jeszcze cały rozdział 28, zanim przejdę do tych wersetów 12-15, bo tak jak powiedziałem, cały rozdział jest taką satyrą właśnie. Popatrzcie, na samym początku jest powiedziane przeciw władcy Tyru, tak? Tu jest powiedziane władcy Tyru, taka kpina z niego, satyra. Oto jesteś mądrzejszy od Daniela. Daniel to jest biblijny, ugarycki symbol mądrości. Żadna tajemnica nie jest przed tobą ukryta. Dzięki swojej przezorności, sprytowy zdobyłeś majątek, nagromadziłeś złota, srebra w swoich skarbcach. To jest wielka satyra na króla Tyru. Dzięki swej przezorności, zdolnościom kupieckim, no mamy wyraźnie mowę o właśnie fenickim handlu, o majątku i tak dalej. I właśnie w wersetach od 12 do 15 mamy ten upadek króla Tyru. I zobaczmy tekst oryginalny hebrajski, tak, mam go tutaj otworzony, bo proszę zobaczyć, jakie ciekawe określenia tutaj padają. A ta hotem tachnit, czyli dosłownie ty jesteś, czy byłeś pieczęcią doskonałości. Pieczęć najczęściej była wykonywana z takich materiałów półszlachetnych, kamieni półszlachetnych, że można było wycisnąć jako pewien znak tożsamości, pewien podpis, często też noszona jako amulet, nie? I tu król Tyru jest nazwany pieczęcią doskonałości, pełen mądrości. W następnym wersecie
mamy kilka ciekawych nawiązań. Jest powiedziane o królu Tyru: mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Tutaj król Tyru jest porównany do Adama, tak? Bo to Adam mieszkał w ogrodzie jako ten strażnik ogrodu Bożego, tak? Który został ustanowiony na straży Bożego stworzenia. Tu jest król Tyru porównany tak jak do cheruba. Tu jest porównany do Adama. I tu jest ciekawe porównanie. Okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie, rubin, topaz, diament, tarszyś i tak dalej. Te szlachetne kamienie, tu mamy wymienionych 9 szlachetnych kamieni. To jest prawie najdłuższa w Biblii lista szlachetnych kamieni. Jedyna porównywalna znajduje się w Księdze Wyjścia w opisie szat arcykapłana. I to nie jest przypadek. Tutaj nasz król Tyru jest porównany do Adama i do arcykapłana z Księgi Wyjścia. To się wszystko pokrywa, bo Adam, ja to piszę o tym w mojej książce, Pięcioksiąg Oczytany na nowo, Adam jest nowym arcykapłanem. Tak jak świątynia jest nowym stworzeniem i świątynia to jest miejsce, gdzie Bóg na nowo może spotkać się z człowiekiem, tak jak spotykał się w raju. Kiedyś na wykładach z Pięcioksięgu chyba to tłumaczyłem, że świątynia Izraela jest rozumiana jako nowy raj, gdzie tak jak Adam spotykał się w raju z Bogiem, tak przechadzał się z Nim, tak arcykapłan po raz pierwszy wchodząc do miejsca Najświętszego świątyni jest jakby nowym Adamem, który wchodzi do miejsca Najświętszego tak jak do raju. Tak? I na nowo może spotkać się z Bogiem, tak jak to kiedyś było możliwe w raju. Później ludzie zostają wygnani tak jakby na bezludnie, tam gdzie nie ma Boga, nie ma Bożej obecności. I dopiero odbudowa świątyni to jest nowy raj, to jest nowa Boża obecność. Nie? I tutaj te obrazy się znakomicie przeplatają. Nasz król tyryjski jest porównany do cheruba, czyli do strażnika tronu obecności Boga. Jest porównany do Adama, który też jest strażnikiem w Bożym ogrodzie. Jest porównany do arcykapłana. Arcykapłan jest widziany w Biblii jako nowy Adam, który wchodzi do miejsca Najświętszego, tak jakby znowu wchodził do raju, żeby na nowo nawiązać kontakt z Bogiem, taki jak był możliwy w raju. Nie? Więc tutaj mamy bardzo takie obrazowe, metaforyczne i bardzo symboliczne ukazanie z jednej strony wielkości, jaką Pan Bóg dał królowi tyryjskiemu. Izraelici to doceniają i to widzą. Król Tyru, na przykład Hiram, był bardzo wielkim przyjacielem Dawida. Izraelici doceniali królów tyryjskich. Z jednej strony ukazana jest wielkość króla tyryjskiego, a z drugiej strony jego upadek, który jest na wzór upadku Adama. Tak jak Adam, który otrzymał tak wiele od Boga jako strażnik ogrodu Bożego, nagle pokusa, prawda, upadek, nieposłuszeństwo, zostaje wygnany z raju. Tak? Tak jak arcykapłan, który wchodzi do miejsca Najświętszego, nagle Izrael w czasie monarchii zostaje pozbawiony świątyni, niewola babilońska, tak, Izrael zostaje uprowadzony, tak, ze swojej własnej winy traci tą Bożą obecność. Tak właśnie tutaj król Tyru jest porównany do Adama i arcykapłana, jako ten, który otrzymał tak wiele, ale to wszystko w sposób nagły utraci. Tak. W kolejnym wersecie też tu mamy bardzo ciekawe porównania tego króla tyryjskiego. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem ciebie. Tutaj jest złe tłumaczenie, bo to nie jest wielki cherub, tylko tutaj Biblia Gdańska jest lepsza. Tyś był cherubem pomazanym, no bo tu mamy et kerów mimszach, czyli dosłownie cherub namaszczony, tak jakby tu był. Ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, tak? Behar Kodesz Elohim. Znowu mamy nawiązanie do tej góry Bożej, góry obrad. Już mówiliśmy o tym obrazie kananejskim. I mamy chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Tu znowu tłumaczenie jest złe, bo mamy dosłownie Avne Esh. Tu mamy kamienie ognia, kamienie ogniste. W Biblii w Ugarit kamienie ogniste mogą oznaczać gwiazdy. To znowu mogą być ci bogowie pomniejsi, ci aniołowie, te istoty boskie ze świata Bożego, tak? Że chadzałeś pośród błyszczących kamieni, to nie chodzi o błyskotki, tylko Bóg tak wywyższył króla tyryjskiego, że niemal był równy tym istotom pomniejszym, które otaczały świat boski. Nie? Ale tu jest pokazany jego upadek, że zamiast zająć się mądrością, zajął się gromadzeniem, zamiast zająć się mądrością i też to, od czego wymagano od jakby Fenicjan, czyli właśnie rozwoju technologii, dbania o handel, wymianę kulturową, taka jak powinna być, nie? To król tyryjski, zresztą mówi o tym ten rozdział 16 dalej, ten rozdział, przepraszam, 28 Księgi Ezechiela, tak? Jak zobaczymy sobie dalej, to proszę zobaczyć, jak dalej autor biblijny opisuje króla Tyru. Pod wpływem rozkwitu twojego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej, jako cherub opiekunem zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. No nie błyszczących, tylko tych ognistych kamieni. Tu chodzi o ten wśród plejady istot otaczających samego Boga, tak? Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twojej piękności, no bo królowie tyryjscy mieli się czym szczycić, tak? Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twojego handlu zbezcześciłeś twoją świątynię, tak? Sprawiłem, że ogień wyszedł z twojego wnętrza, aby cię pochłonąć i tak dalej, i tak dalej. To jest wyraźny, ogromny zarzut do króla Tyru, jako tego, który otrzymał od Boga tak wiele, a to wszystko zaprzepaścił, stał się bezwzględny, stał się chciwy i stał się takim buntownikiem wobec tego, co otrzymał od Boga, tak?
Więc widzimy, że ten tekst nie dotyczy znowu upadku anioła, tylko jest takim bardzo metaforycznym i symbolicznym opisem króla Tyryjskiego. I na potwierdzenie przytaczam tylko jeden komentarz, to jest komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, do tego właśnie rozdziału, gdzie mówi się tak. Niemal od początku historii Kościoła istniała tradycja egzegetyczna, w której ramach rozumiano Ezechiela 28 jako opowieść o upadku szatana. No bo znowu by pasowało, nie? Bo tam jest mowa o jego wielkości, piękności, o cherubie jest mowa, że był jak Adam w raju, nie? No to trochę pasuje, tak jakby to był ten, i później o jego upadku, no to pasuje jakby do szatana, nie? I teraz właśnie komentarz to zwraca na to uwagę, że w tradycji Kościoła istniała taka interpretacja, ale chociaż podobny sposób interpretacji tekstu Izajasz 14, przed chwilą mówiliśmy o tym tekście, został zdecydowanie odrzucony przez szanowanych komentatorów biblijnych, na przykład przez Jana Kalwina, który otwarcie z niego drwił, przetrwał do czasów współczesnych ten niewłaściwy sposób komentowania Ezechiel 28. No niewłaściwy, no tak jak mówię, ja tutaj nie chcę być taki kategoryczny, to znaczy można na podstawie odniesień tych tekstów Izajasz 14 i Ezechiel 28 do mitologii ugaryckiej widzieć jakąś analogię, że mamy upadek nie tylko ludzkiego bohatera, ale mamy upadek jakiegoś właśnie bohatera z sfery boskiej, tak? Czyli na podstawie analogii do tekstów ugaryckich można by próbować wnioskować, że autor no gdzieś tam powiedzmy 5% jest szansa, że miał na myśli nie tylko upadek króla babilońskiego, czy tak jak w tym przypadku króla Tyru, ale że na przykład miał na myśli upadek, jakiś symboliczny upadek jakiejś istoty boskiej, czy w ręce świata boskiego, tak jak właśnie ten był ten Asztaru, prawda, który próbował zająć tron Baala, nie udało mu się, nie? I w związku z tym ja nie chcę być taki kategoryczny, żeby powiedzieć, że to jest wykluczone, ale generalnie, tak jak przytaczam tutaj komentarze biblistów, no bibliści bardzo mocno rozprawiają się z tą interpretacją taką, że w Izajasz 14 czy w Ezechiel 28 mamy mowę o upadku szatana. No nie, tekst podstawowy i zamierzone znaczenie tych tekstów jest takie, że to są metaforyczne i symboliczne opisy upadku ziemskich królów. I teraz, przetrwał ten sposób interpretacji do czasów współczesnych i teraz jakie argumenty wysuwa autor komentarza przeciwko takiej interpretacji? Należy przypomnieć, że w żadnym fragmencie Pisma Świętego szatan nie jest przedstawiony jako cherub, tak jak w tym tekście Ezechiel 28, ani postać związana z cherubem pojawiającym się w ogrodzie Eden. Tak? Oczywiście w raju pojawia się szatan jako ten wąż, o tym jeszcze wspomnę zaraz, ale nigdzie w Biblii ani słowa o tym, że szatan miałby jakikolwiek związek z cherubem czy z Edenem, z cherubem z Edenu. A muszę powiedzieć, że spotkałem się z takimi interpretacjami, że właśnie ten cherub, który został postawiony na straży ogrodu Eden, tak, żeby już nie wpuścić człowieka do ogrodu Eden, nie zabronić mu dostępu do drzewa życia, że to ten cherub się właśnie zbuntował i on został szatanem, tak, na podstawie tego tekstu. No oczywiście to jest absolutnie no, nieuprawniona analiza. Nigdzie w Biblii ani słowem o tym nie ma, że szatan ma coś wspólnego z tym cherubem z Edenu. Co więcej, wyobrażenia Izraelitów związane z postacią szatana były znacznie bardziej ograniczone od tych z Nowego Testamentu. Czyli właśnie, co my robimy? Znowu błąd anachronizmu, który wielokrotnie powtarzam w tej serii wykładów o aniołach. Że my nasze późne, nowotestamentalne wyobrażenie o szatanie przerzucamy na czasy Starego Testamentu, gdzie mamy bardzo monolityczny obraz, gdzie Jahwe jest odpowiedzialny za zło i dobro, za wszystko, jest jedynym królem. Szatan jest tak samo aniołem, jak wszyscy inni aniołowie, jest mu podległy. Więc właśnie ten komentarz zwraca na to uwagę. Wyobrażenie Izraelitów związane z postacią szatana w tamtym etapie, czyli na etapie pisania Księgi Ezechiela, kompletnie obce były postaci szatana, jaką my znamy z literatury późnego judaizmu biblijnego i z Nowego Testamentu. Tak? Na tamtym etapie nie ma takiego szatana jako przeciwnika Boga. Słowo szatan stało się imieniem własnym wodza demonów dopiero około II wieku przed Chrystusem. To o tym wcześniej mówię w poprzednim odcinku, o tym właśnie mówię. Ezechiel 28 jest to metaforyczny opis funkcji strażniczej powierzonej księciu Tyru, funkcji równie ważnej jak rola cheruba w ogrodzie Eden, zamiast potraktować święty depozyt z bojaźnią i szacunkiem, książę Tyru wykorzystał go dla własnego zysku. Tak? Dobrze, kochani, idziemy dalej. Skoro ani Izajasz 14, ani Ezechiel 28 no nie opowiadają o buncie aniołów i upadku szatana, to skąd ta idea się pojawia? Gdzie ta idea się pojawia i skąd pochodzi? Jak się zrodziła? I tutaj docieramy do tajemniczej księgi Henocha. Otóż nie ma wątpliwości, że tekstem źródłowym dla idei upadku aniołów, najstarsze poświadczenie opisu upadku aniołów, jakie się pojawia w tradycji biblijnej, czyli żydowskiej, judaistycznej i chrześcijańskiej, to jest Rodzaju 6, 1-4, Księga Rodzaju, rozdział 6.
I nawet pytałem się takich wybitnych specjalistów od Księgi Henocha, literatury apokaliptycznej, skąd ta idea znalazła się w Księdze Henocha. Nie potrafili na to pytanie odpowiedzieć, ale wszystko wskazuje na to, że Księga Henocha jako pierwsza wskazuje na właśnie źródła przyczyny upadku części świata anielskiego i jako praźródło tej idei wskazuje rozdział 6 Księgi Rodzaju. I co to jest za rozdział 6? Nie wiem, czy go sobie tu otworzyłem. Tak, otworzyłem sobie. To jest rozdział, który zresztą już dostałem pytanie na którymś Q&A, już raz nawet wyjaśniałem ten tekst. To jest takie krótkie, tajemnicze, wręcz mitologiczne opowiadanie zawarte w Biblii o tym, jak to synowie Boga, widząc córki ludzkie, że są piękne, brali je sobie za żony, czyli współżyli z nimi i efektem tego takiego hybrydalnego związku jest właśnie narodzenie się jakichś gigantów, jakichś nefilim. I oczywiście, tak jak pokazywałem kiedyś w jakimś Q&A, że na różne sposoby próbowano tłumaczyć tych synów Boga, że to są może książęta i mezalians z ciurkami wiejskimi, albo że to są synowie Boga, czyli Izraelici z jakimiś pogankami. Tu nawet widzę przypis jeden. Aluzja oparta zapewne na prastarym podaniu nawiązuje do ujemnego wpływu małżeństw Setytów. O, tu jest jeszcze inna interpretacja, ale też oczywiście absolutnie nieprawdziwa i dzisiaj obalona przez biblistów, że to jest małżeństwa Setytów, czyli jakby z tych dobrych pokoleń, z kobietami odrzuconymi z linii Kainitów. Tutaj nie mamy mowy, synowie Boże, to nie są ani Izraelici, ani dobrzy, ani książęta, ani potomkowie Sema, ale ci Bene Elim, czy Bene El, Bene Elohim, to jest wyraźne nawiązanie do tych mitologicznych obrazów ugaryckich, kananejskich, gdzie to są te właśnie boskie istoty ze świata otaczającego tron najwyższego Boga. I tu jest powiedziane, że one właśnie współżyją z córkami ludzkimi. Tam mamy na Shimcha Adam chyba, prawda? Czyli to jest wyraźne podkreślenie, że tu mamy tą transgresję, to przekroczenie, tak? Że mamy tutaj właśnie Bene Elohim, synowie Boży, synowie bogów, et Banot ha-Adam, Benot ha-Adam. Czyli jakby, gdyby to były kobiety po prostu, to nazwano by to Nashim czy Banot. Tutaj mamy wspomniane, to są córki ludzkie, żeby pokazać tą transgresję, to przekroczenie, ten właśnie tą różnicę. I na czym polega ten tekst właśnie, że to jest związek taki niedopuszczalny, nielegalny, między istotami boskimi, których później Biblia nazwie aniołami, a właśnie ludźmi. I ten tekst właśnie pojawia się w Księdze Henocha, której tradycje sięgają 300 roku przed Chrystusem i która później miała wielki wpływ na późniejsze pisma, i to żydowskie, czyli chociażby w Qumran, bardzo silny wpływ Księgi Henocha na Qumran i później również na chrześcijaństwo, co zaraz nawet pokażę. Księga Henocha jest wprost cytowana w Biblii Nowego Testamentu. Otóż pierwsza i najstarsza, najwcześniejsza część etiopskiej Księgi Henocha, bo tu mówimy o tej pierwszej, zasadniczej, właściwej Księdze Henocha etiopskiej, dotyczy właśnie tematu upadku aniołów. Oto opisuje się tam upadek czuwających. Kim są ci czuwający, albo też strażnicy, czasem to się tłumaczy? Byli to aniołowie. Tutaj po raz pierwszy, bo Księga Henocha jakby nawiązuje do tekstu rozdziału, rodzaju 6, ale wprost nazywa tych synów bożych, Bene Elohim, aniołami. I byli to aniołowie, którzy z córkami ludzkimi spłodzili anielsko-ludzkie hybrydy zwane gigantami, po hebrajsku nefilim. Nefilim dosłownie znaczy upadli. Właśnie tutaj Księga Henocha widzi upadek, bo w samej nazwie tego potomstwa hybrydalnego między aniołami a ludźmi pojawia się czasownik nafal, który znaczy upaść. Nefilim, czasem tłumaczone jako giganci, jako mocarze, tak naprawdę wydaje się, że rdzeniem tego słowa jest czasownik nafal, czyli upadek, upaść, nie? I prawdopodobnie to tutaj Księga Henocha jakby zaczepiła się, jeżeli chodzi o źródło, upadek aniołów, nie? Bo ci synowie z tego niesłychanego związku aniołów z ludźmi nazwani zostali nefilim, czyli upadli, tak by można przetłumaczyć, nie? W Biblii hebrajskiej pojawia się ten termin jeszcze, oprócz Księgi Rodzaju, w Księdze Daniela, właśnie w odniesieniu do istot niebiańskich, tak? Oni jakby, te hybrydy anielsko-ludzkie, jakby przejmują też te cechy, pewne cechy ludzkie, ale też pewne cechy istot niebiańskich. W Księdze Daniela, w 4 rozdziale kilkukrotnie, pojawiają się ci nefilim jako właśnie istoty anielskie. Później pojawiają się ci nefilim również w Księdze Jubileuszy, bardzo ważny tekst judaizmu czasów późnobiblijnych, też bardzo ważny tekst w Qumran i jeszcze w kilku innych pismach okresu drugiej świątyni. I teraz przytoczmy sobie kilka właśnie takich istotnych fragmentów z Księgi Henocha, z tej etiopskiej Księgi Henocha. Otóż w rozdziale 6 jest powiedziane tak. Kiedy ludzie się mnożyli, urodziły im się w owych czasach piękne córki.
To jest tekst, praktycznie autor tutaj powtarza, czy jakby parafrazuje tekst Księgi Rodzaju. Tak, tam gdzie żeśmy otworzyli sobie, Księga Rodzaju właśnie mówi, a kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. No, tu widać, że autor dodaje pewne rzeczy, chociażby ładne i piękne, tam dosłownie jest powiedziane, ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba aniołowie. Tutaj właśnie ci synowie nieba, te Bene Elohim, są wyraźnie tutaj zdefiniowani jako aniołowie, po raz pierwszy w Księdze Henocha. I ci aniołowie zapragnęli ich, tych pięknych córek ludzkich. Jeden drugiemu powiedział, chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodzimy sobie dzieci. Szemchazaj, który był ich dowódcą. Pamiętacie, w poprzednim odcinku o szatanie mówiłem, że jedno z wcieleń szatana w tym późnym judaizmie to jest właśnie Szemchazaj. W Księdze Henocha władca Królestwa Zła będzie nosił imię Szemchazaj i to jest właśnie ta postać. Szemchazaj, który był ich dowódcą, dowódcą tej części zbuntowanych aniołów, którzy właśnie zapragnęli ludzkich córek, powiedział do nich, obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Tu mamy dwie ważne intuicje, dwa ważne elementy przynajmniej zawarte w tym tekście. Po pierwsze, Szemchaza jest tu widziany jako ten, który pierwszy zgrzeszy, bo on mówi, że obawia się, że sam tylko to zrobi. Czyli widać, że on jest pierwszy, który pomyślał o tym grzechu, który jest na niego gotowy i który go na pewno dokona. Boi się tylko, że on sam to zrobi. Czyli widać, że to jest faktycznie, tutaj mamy bunt tego pierwszego anioła, pierwszego, można powiedzieć, buntownika z Królestwa Nieba. On tutaj nosi imię Szemchazaj, tak jak powiedzieliśmy, później będzie nosił w tekstach kumrańskich imię Belial, Szatan i tak dalej. A druga wielka intuicja jest właśnie o tym, że tu jest mowa o wielkim grzechu. Czyli wyraźnie widać, że oni sobie zdają sprawę na poziomie już opowieści z Księgi Henocha, bo tekst Księgi Rodzaju nie mówi wprost, że to było coś złego. Tak? Tutaj nie jest to jakoś tam moralnie czy etycznie osądzone. Wręcz nawet na końcu jest powiedziane, że ci Nefilim to byli jacyś mocarze mający sławę w dawnych czasach. To nawet wydawało się, że pozytywne to jest może, że to byli jacyś mocarze, wielcy bohaterowie dawnych lat, czy właśnie w przeszłości, czyli w mitologii gdzieś tam, nie? W zaszłości. Tutaj już jest mowa o tym, że ta transgresja to będzie wielki grzech, tak? I wszyscy odpowiedzieli właśnie Szemchazajowi na tą jego obawę, że tylko on to zrobi. Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku, tak? I później tam mamy dalsze opowiadania. I w 7 rozdziale Księga Henocha mówi tak. Wzięli sobie za żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. To jest oczywiście eufemizm oznaczający współżycie. Nauczyli je czarów i zaklęć. Pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Więc oni nie tylko z nimi współżyli, mieli potomstwo, ale zaczęli wykradać pewne tajemnice nieba i przynosić je na ziemię. Tak? Tutaj mowa jest o czarach i zaklęciach, a wycinanie korzeni i drzew to jest oczywiście mowa o lecznictwie, ziołolecznictwie. Już o tym kiedyś wspominałem, że w starożytności z magią, z zaklęciami, z czarami jest związane dwie domeny. Domeny leczenia, no bo nie wiadomo było, jak to działa, ale działa. No to leczenie, uzdrawianie też było związane z magią. I później jeszcze metalurgia, jakieś wyższe rodzaje rzemiosła, bo też nie wiadomo było, jak to zrobili, że tak pięknie to jest zrobione, prawda? No to też to było związane z jakimiś, wydawało się, że to są jakieś czary. Zaszły one w ciąże, te córki ludzkie, zrodziły wielkich gigantów właśnie tych nefilimów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci, no potężne, prawda, giganci, 3000 łokci, łokieć pół metra, no więc mamy postaci jakieś 1,5-kilometrowej wysokości. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożerać. Czyli widać tutaj już, że zaczyna się powiedzieć, ja tylko fragment tu przytaczam, tam jest szerszy opis o tym, jak właśnie ludzie musieli ich karmić, że oni pożerali plony ludzkie, giganci wręcz zaczęli ludzi pożerać, nie? Tam mowa jest też o tym, że ci giganci pili krew, a przecież wiemy, że w Biblii krew jest czymś świętym, jest tabu, jest absolutnie, należy do Boga, tak? Bo we krwi jest zaklęte życie, krew należy do Boga, nie wolno je spożywać. Tak? Więc tutaj widzimy kolejne elementy tej transgresji. Autor Księgi Henocha już wyraźnie pokazuje, jak bardzo, można powiedzieć, ta lawina zła, która dotyka całą ziemię, jak ta lawina zła się rozpędza. I w 8 rozdziale, też tylko fragment przytoczyłem, czytamy tak. Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety i tarcze oraz napierśniki. Azazel, znowu jakaś tajemnicza postać tu się pojawia. My mówiliśmy, Azazel to jest jedno z tych wcieleń złego ducha, tak? W Biblii czytamy o duchu pustyni Azazelu, też o tym mówię w jednym z odcinków. Azazel pokazał im metale, sposób ich obróbki, bransolety, ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek. Bardzo cenne i wyszukane kamienie. To jest bardzo ciekawe, bo mamy takie zwrócone uwagi na dwa elementy. Jeden element jest taki wyraźnie bardziej męski, bo mamy miecze, sztylety, tarcze, napierśniki, czyli mamy narzędzia zbrojne, mamy metalurgię do wyrabiania przedmiotów do walki, a więc mamy uzdolnienie mężczyzn do bardziej skutecznego zabijania się nawzajem, tak, do mordowania, a z drugiej strony mamy element dużo bardziej kobiecy,
bransolety ozdoby sztukę malowania oczu i upiększania powiek. Czyli z jednej strony tutaj mamy mężczyzn, którzy coraz bardziej walczą ze sobą, mają dużo lepsze środki do mordowania się nawzajem, a z drugiej strony kobiety otrzymują też pewne środki do uwodzenia, tak? To jest oczywiście takie bardzo stereotypowe płciowo, że prawda, mężczyźni to walczą, a kobiety to uwodzą, no ale to jest bliskie tamtej kulturze, tak? Że mamy takie pewne stereotypy płciowe, no ale wyraźnie to widać, tak? Że i mężczyźni, i kobiety otrzymały od tych duchów, tu konkretnie od Azazela, pewne tajemnice nieba, które no, pomagają im, ale pomagają im nie ku dobremu, ale albo ku mordowaniu się mężczyźni, albo ku właśnie uwodzeniu, jak właśnie kobiety. I świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. Nie? Więc ten tekst wyraźnie pokazuje degradację, upadek ludzkości, której konsekwencją będzie potop zesłany przez Boga na ziemię. Tak? To zresztą Księga Rodzaju dokładnie tak to przedstawia, tak? Że po zepsuciu moralnym ludzkości, tym buncie, znaczy tych synach Bożych, którzy współżyli z córkami ludzkimi, mamy dzieje Noego i właśnie pokazana jest, że niegodziwość ludzi na ziemi i usposobienie jest wciąż złe. Pan Bóg zsyła potop na ziemię. Tak? I zdaniem autora Księgi Henocha, właśnie szósty rozdział Księgi Rodzaju, tak jak powiedziałem, tekst taki pierwotny, widać wyraźnie, że to w tym tekście po raz pierwszy zaczęto w tradycji biblijnej i pobiblijnej dopatrywać się buntu anielskiego w rodzaju 6. Autor Księgi Henocha opisuje ten tekst jako początek zła i buntu anielskiego. To tutaj jego zdaniem doszło do największej transgresji w historii świata. Świat boski złączył się nielegalnie ze światem ludzkim. Aniołowie nie tylko współżyli z ludzkimi kobietami, nie tylko z tego niesłychanego związku aniołów z córkami ludzkimi narodzili się hybrydalni giganci, Nefilim upadli, aniołowie ci skradli też tajemnice nieba i przekazali je ludziom, co jeszcze spowodowało degradację moralnego poziomu ludzkości. Tak? Upadek aniołów spowodował całkowitą ich degradację, zmianę ich natury, przez co stały się bytami wrogimi Bogu i przynoszącymi ludziom wszelkie zło. Rezultatem było pomnożenie zła i cierpienia na ziemi, a w konsekwencji potop zesłany przez Boga na całą ziemię. Tak? I odtąd, od tego trzeciego wieku, na który, bo dawniej Księgę Henocha datowano na gdzieś pierwszy, drugi wiek naszej ery, ale odkąd odkryto Qumran i mamy wiele ciekawych odkryć starożytnych, już wiemy, że ten tekst Księgi Henocha jest dużo starszy niż dawniej badacze przypuszczali. A więc od tego czasu, czyli mniej więcej od trzeciego i drugiego wieku przed Chrystusem, większość z apokryfów Starego Testamentu będzie kładła nacisk na genezę zła, opierając się na Księdze Henocha czy na różnych interpretacjach właśnie szóstego rozdziału Księgi Rodzaju. O, i tutaj pokażę to, o czym wspomniałem wcześniej, jak bardzo Księga Henocha miała ogromny wpływ na judaizm czasów późnobiblijnych i wczesne chrześcijaństwo. Ona ukształtowała pewien sposób myślenia, tak? Zarówno w Qumran, we wspólnotach nie tylko eseńskich, ale w innych wspólnotach żydowskich i również wczesnochrześcijańskich, do tego stopnia, że Księga Henocha jest cytowana w Księdze Judyty, czyli w Nowym Testamencie. I o tym nie mówiłem, bo to jest osobny odcinek, osobny wykład i osobny w ogóle temat, ale Księga Henocha była uważana i do dzisiaj jest uważana w niektórych wspólnotach chrześcijańskich, jak chociażby etiopski kościół ortodoksyjny czy egipski, za księgę natchnioną, za księgę kanoniczną. I proszę zobaczyć, co mówi nowotestamentalny list Judy w wersetach 14-15. Również o nich prorokował siódmy po Adamie Henoch, tak? Czyli Henoch właśnie jako autor, domniemany autor Księgi Henocha, mówiąc: oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi, ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko niemu grzesznicy bezbożni. I list Judy w wersecie 6 nawiązuje dokładnie do tematu, na podstawie Księgi Henocha mówi coś takiego. Aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Tutaj mamy wyraźny wpływ autora Księgi Henocha i jego teologii na autora nowotestamentalnego listu Judy, bo właśnie mówi o aniołach, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie. Co znaczy opuścili własne mieszkanie? Właśnie zeszli z niebios, żeby współżyć z córkami ludzkimi. I podobnie, w podobnym duchu, w zależności od Księgi Henocha, jest drugi list Piotra, który w drugim rozdziale mówi tak. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów tartaru, aby byli zachowani na sąd i tak dalej. Nie? Mowa jest o aniołach, którzy zgrzeszyli. Czyli tu już wyraźnie mamy ideę właśnie tego grzechu, który popełnili aniołowie. Kochani i drodzy, przechodzimy szybko do bardzo ważnego tematu,
Mianowicie zapytajmy się o przyczynę upadku aniołów, czyli jaka jest geneza w ogóle tego upadku aniołów i co tak naprawdę doprowadziło do buntu. Powiem tyle, że w czasach ojców Kościoła to był jeden z tematów spornych, to był jeden z tematów, na który spierali się ojcowie Kościoła. Widać, że Księga Henocha i późniejsze teksty apokaliptyczne okresu II Świątyni pobudziły wyobraźnię i późniejsi ojcowie Kościoła będą spierać się właśnie na temat przyczyn i tutaj różne jakieś hipotezy wysuwać na temat przyczyn i genezy upadku aniołów i mamy takie trzy główne hipotezy. Pierwsza hipoteza dotycząca genezy upadku aniołów, czyli dlaczego ci aniołowie niebiescy się zbuntowali i zgrzeszyli, to jest hipoteza o charakterze seksualnym, że podstawą był grzech o charakterze seksualnym i to jest najstarsza, jedna z najwcześniejszych hipotez i ona w oczywisty sposób nawiązuje do tego, co powiedzieliśmy wyżej, czyli właśnie do buntu aniołów i do współżycia z córkami ludzkimi. Tak? Czyli tutaj wyraźnie za podstawę tej hipotezy bierze się szósty rozdział Księgi Rodzaju, a zwłaszcza interpretacja, jaka zawarta jest w Księdze Henocha. I zwolennikami takiej hipotezy, że przyczyną buntu aniołów był grzech o charakterze seksualnym, jest na przykład święty Ireneusz z Lyonu, święty Justyn Męczennik, czy święty Cyprian, czy chociażby wielki też wczesnochrześcijański pisarz Tertulian. No, dla nas może się to wydawać kuriozum i rzeczywiście od gdzieś od IV wieku zaczęto dostrzegać pewne kuriozum tej hipotezy, jakiej? No, że kiedy rozwija się angelologia, no to uświadomili sobie chrześcijanie, że przecież aniołowie to są byty duchowe, to są byty bezcielesne. Byty bezpłciowe też często tak to się rozważa. Chociaż w Biblii często aniołowie mają płeć, tak się wydaje, ale jednak uznaje się w angelologii jako byty bezpłciowe, bezcielesne, byty duchowe. No to jak one mogły współżyć? Jak one mogły w ogóle mieć grzech o charakterze seksualnym? Tak? I rzeczywiście dopiero w IV wieku zorientowano się, że z tą hipotezą chyba jednak coś jest nie tak. I chociażby z tego, co pamiętam, tak, Jan Chryzostom, święty Jan Chryzostom, Jan Złotousty, właśnie nawet jakby upominał czy naśmiewał się z tych interpretatorów, którzy twierdzili, że aniołowie zgrzeszyli grzechem o charakterze seksualnym. Tak? Ale to dopiero pojawia się w IV wieku, taka refleksja co do cielesności czy braku cielesności, braku materialności aniołów. Druga hipoteza, jaka się pojawiła u ojców Kościoła, to jest hipoteza o pysze, pycha, tak? Że do grzechu aniołów skłoniła ich pycha, czyli wpadnięcie w pychę właśnie swojej wielkości. I tak twierdził na przykład Orygenes, tak twierdził święty Grzegorz Nazianzu, święty Atanazy, święty Ambroży, święty Leon Wielki czy Grzegorz Wielki oraz Tomasz z Akwinu. I po tej linii idzie interpretacja również katechizmu Kościoła katolickiego. Tak? W punkcie 392, jak sobie przeczytacie, to zobaczycie, że katechizmowa interpretacja idzie właśnie po linii pychy. I tu często już badacze, ci interpretatorzy powołują się na Izajasza 14. Ten tekst, któryśmy wcześniej rozważali jako satyra na upadek króla Babilonu. Bo tam jest mowa właśnie, że wbiłeś się w pychę, chciałeś swój tron ustanowić ponad gwiazdami, tak? Ponad samymi gwiazdami, czyli ponad istotami niebiańskimi. Więc rzeczywiście wielka pycha. I to jest interpretacja ojców Kościoła i ona się bierze nie tylko z interpretacji już Izajasz 14 jako tekstu o upadku Lucyfera, ale między innymi w Nowym Testamencie w pierwszym liście Tymoteusza święty Paweł ostrzega Tymoteusza, mówiąc do niego tak. Nie może być świeżo ochrzczony, mówiąc o biskupie, że biskup nie może być, jak masz mianować kogoś biskupem, czyli tym starszym w gminie, nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, no bo to jest wysokie stanowisko, nie wpadł w diabelskie pokuszenie. Tak? I proszę zobaczyć, że tu jest pycha w tym liście połączona z diabelskim pokuszeniem, potępienie. Tak? Czyli jest jakaś idea w liście do Tymoteusza, idea świętego Pawła, że diabelskie potępienie nastąpiło na skutek pychy. Nie? Czyli mamy jakąś ideę wyrażoną już w Nowym Testamencie, że to właśnie pycha skłoniła anioły do upadku i to się właśnie rozwija tą ideę. To jak sobie otworzycie internet, to wszędzie będzie mowa właśnie Izajasz 14, że to Lucyfer właśnie, że wbiwszy się w pychę, jako ten największy z aniołów, pierwszy z aniołów, najbliżej tronu Bożego, że to on wpadł w pychę i z wielkości swojej i z poczucia pychy właśnie zbuntował się przeciwko Bogu. W internecie jest masa takich interpretacji, kompletnie nie zwraca się uwagi na to, co powiedziałem wyżej o właściwej interpretacji Izajasz 14, mówi się o tej pysze. I teraz trzecia hipoteza, która wydaje mi się, że chyba dzisiaj jest najbardziej popularna i wydaje się też teologicznie bardzo atrakcyjna, bardzo ciekawa teologicznie, mianowicie uwaga, że to człowiek jest przyczyną buntu aniołów. Człowiek jako przyczyna anielskiego buntu. I taką hipotezę wysunęli w swoich pismach już chociażby święty Grzegorz z Nyssy czy święty Augustyn. I brzmi ona mniej więcej tak, że oto Bóg objawił aniołom nie tylko swój plan stworzenia człowieka, ale wcielenia siebie w samego człowieka. Czyli po pierwsze, że Bóg okazał aniołom, że stworzy inną istotę, którą obdarzy miłością. Co więcej, że on sam stanie się jednym
z tą istotą, że on sam stanie się człowiekiem, wejdzie w jej naturę, tak? Nie w naturę anielską. Popatrzcie, Chrystus nie wcielił się w anioła, no wcielił, no, złe słowo, bo to jest, znaczy, od ciało, ale nie stał się podobny naturą do anioła, ale stał się naturą równy z człowiekiem, tak? Można powiedzieć, przyjął naturę ludzką, nie? Więc to właśnie, że Bóg stworzy ludzi, czyli podzieli się miłością z innymi istotami, co więcej, dokona się wcielenie Chrystusa właśnie w człowieka, tak? Jezus stanie się człowiekiem, a nie aniołem. I szatan, jak i inni dostojni aniołowie, odmówili zaakceptowania tego niedostojnego planu i pokłonienia się Bogu z ciała i krwi, czyli odrzucili taką wizję, że mieliby się kłaniać komu? Człowiekowi, tak? Chrystusowi, ale jako człowiekowi, a przecież człowiek jest ułomny, musi jeść, musi wydalać, tak? Umiera, jest słaby, jest omylny, często nie zna nawet tabliczki mnożenia na pamięć, tak? A aniołowie mają wiedzę pełną, wiedzę wlaną, tak? Znają wszystkie języki świata, znają wszystkie tajemnice świata, znają teorię kwantową i połączyli ją z teorią grawitacji, wiedzą wszystko, jak działa, nie? A człowiek nawet tabliczki mnożenia nie umie, prawda, czasem, a tutaj my mamy się kłaniać właśnie takiej istocie, nie? I to oczywiście ja sobie tak tutaj trywializuję, ale jest to bardzo ciekawa, taka dość głęboka koncepcja teologiczna, że oto przyczyną buntu w niebie, tak, jakiejś takiej niebiańskiej rebelii, miałoby być objawienie tajemnicy u początków świata, objawienie przez Boga tajemnicy aniołom, że oto Bóg nie tylko stworzy człowieka, ale że wręcz się w niego wcieli. I według tego ujęcia powodem zazdrości anielskiej była miłość Boga do człowieka. Anioły miały poczuć zazdrość i w konsekwencji nie chcieć, by Bóg dzielił miłość do nich także z innymi stworzeniami. Demon pragnie, aby Bóg był Bogiem w blasku swego majestatu, żeby aniołowie mogli go wielbić, ale sprzeciwia się demon, by był on ojcem dla człowieka, jego młodszego brata, albo wręcz, że byłby człowiekiem. Tak? Chciał pozostać najlepszym, najbardziej ukochanym przez Boga, jedynym wybranym przyjacielem, tak? Ten anioł światłości. I miałby się właśnie przez to zbuntować. I teraz pytanie jeszcze takie, które jest związane z tym, o czym mówimy teraz. Mianowicie, skąd tradycja, że do tej rebelii niebiańskiej doszło u samego początku stworzenia? Otóż prowadzi do tego właśnie ta trzecia hipoteza, że Bóg zaraz po stworzeniu aniołów objawił im swój plan stworzenia człowieka, nie? Że to się dzieje jeszcze w ogóle przed stworzeniem świata i że wtedy nastanie czas, kiedy Bóg stworzy świat i stworzy człowieka i obdarzy miłością inne stworzenia oprócz aniołów. I to jest jakby jedna to i przesłanka. Druga przesłanka jest już biblijna, bo jeszcze powiedzmy, że ta pierwsza przesłanka jest niebiblijna, że te wszystkie hipotezy, jaka jest przyczyna buntu anielskiego, powiedzmy sobie to wprost, to są spekulacje. To znaczy, tutaj nie mamy żadnego biblijnego potwierdzenia ani zaprzeczenia. No może poza tym listem Tymoteusza, gdzie mowa jest o diabelskim potępieniu, przez które wpada się w pychę, tak, że to pycha, nie? Ale nie mamy żadnego bezpośredniego biblijnego świadectwa o tym, dlaczego miałyby aniołowie zgrzeszyć. Powiedziałem o tym wcześniej, nie ma w Biblii mowy o buncie, upadku i rebelii anielskiej, tym bardziej o przyczynach i skutkach i przebiegu. Więc to są czyste spekulacje. Natomiast jest tekst biblijny, który jest bardzo zagadkowy i to jest tekst bardzo dobrze wam znany. Oczywiście mowa o Księdze Rodzaju, rozdziale trzecim, gdzie oto w raju, gdzie jest Adam i Ewa, pojawia się ten wąż. I od tego węża tu się wszystko rozbija, bo to jest dramatyczne pytanie, które wyrywa się aż z piersi teologa i każdego czytelnika Biblii. Co ten wąż robi w raju? Skąd on się tam wziął? I dlaczego on jest już tam przeciwnikiem Boga? Bo wyraźnie on już jest tam przeciwnikiem Boga, tak? Czyli no, jest gdzieś jakiś moment, ale my nie wiemy wcześniej, nie możemy się cofać wcześniej, bo Biblia nic o tym nie mówi. To są już czyste spekulacje teologiczne, tak jak powiedziałem, te różne przyczyny buntu, prawda, odtwarzanie, jak to w niebie, były jakieś dyskusje, dialogi, jak to aniołowie mieli w ogóle pozazdrościć, tak? Czy oni mogą czuć zazdrość, prawda, człowieka i tak dalej. Ale jest biblijna przesłanka, która, ja jakby jej się trzymam, jako teolog, jako biblista, że jeżeli miałbym mówić o jakichkolwiek początkach anielskiego buntu, jeżeli Biblia miałaby gdziekolwiek wskazywać na początek rebelii, która dokonała się w świecie duchowym, to wskazałbym nie jakieś tam dywagacje właśnie teologiczne, tylko wskazałbym trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Dlaczego? Bo my nie wiemy, skąd się ten wąż tam wziął, ale on tam jest. Ten wąż w raju jest i on jest nie tylko przeciwnikiem człowieka, ale on jest wyraźnie przeciwnikiem Boga. On jest kłamcą, ojcem kłamstwa. A zatem, jeżeli miałbym powiedzieć tak jako biblista, to ja wiązałbym początek upadku, grzechu i buntu anielskiego, rebelii anielskiej z jakimś nieznanym wydarzeniem, ale w samym raju. Już po stworzeniu, prawda, świata i po stworzeniu raju. Nie? Że to w raju nagle pojawia się jakiś bunt i pojawia się ten buntownik, tutaj przybrany formę węża, ale mówiłem o tym na wykładach z Pięcioksięgu. Wyraźnie nie chodzi tu o węża. Wyraźnie chodzi o jakąś postać osobową.
I potwierdza nam też to deuterokanoniczna Księga Mądrości, która w drugim rozdziale nawiązuje do Księgi Rodzaju, do trzeciego rozdziału i mówi tak właśnie, że do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, chodzi o to drzewo życia w raju, uczynił go obrazem swojej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Tak? Tu jest mowa o tej zawiści, czyli w raju pojawił się jakiś zawistnik. Pojawił się tutaj już przez Księgę Mądrości ten wąż jest nazwany diabłem, diabolos. Tak? Jeszcze do tego zaraz dojdziemy, kim jest diabolos. Ale rzeczywiście pojawia się jakiś zawistnik, w Księdze Mądrości określony jest jako diabeł i że to tutaj pojawiła się jakiś początek buntu. Ja bym nie szedł tak daleko, jakieś początki stworzenia, jakieś nasze takie dywagacje, wymysły, gdzie to w niebiosach jakaś rebelia nastąpiła, strącenie jednej trzeciej gwiazd. To są oczywiście alegoryczne wyjaśniania różnych tekstów biblijnych, które mają inne znaczenie, inny sens, ale my lubimy takie historie, opowieści. Jeżeli miałbym trzymać się tekstów, trzymać się Biblii, to powiedziałbym, że w raju mamy początek buntu w świecie duchowym. Zarówno buntu człowieka, jak i buntu istoty duchowej, anielskiej, jakim jest ten właśnie starodawny wąż. Dobrze, i teraz bardzo ważne muszę zadać pytanie, które zadaliście sami jako czytelnicy pod ostatnim odcinkiem o szatanie. I to jest bardzo mądre i bardzo dobre pytanie, nawet żebym ja nie musiał go zadawać, to przytoczyłem dwa wasze komentarze. Chodzi mianowicie o pytanie, takie kij w mrowisko, pytanie istotne. Czy anioł Boga w ogóle mógł się zbuntować? Czy te nasze całe dywagacje, te, które przytoczyłem, dywagacje tych ojców Kościoła, Anselm, Chryzostom, prawda, Augustyn, święty, prawda, Leon Wielki, czy te wszystkie dywagacje o buncie aniołów, czy w ogóle mają jakikolwiek sens, czy anioł Boga jako istota doskonała, i zaraz przytoczę kościelne, katolickie definicje anioła, istota doskonała, obdarzona pełnym wlaniem wiedzy i pełną miłością Boga, tak? Czy taka osoba, czy taki byt w ogóle może się zbuntować? Jedna czytelniczka, czy nasza słuchaczka, zadaje właśnie to pytanie. Chodzi mi o pewien odczuwalny przeze mnie paradoks. Jak stworzenie, płonące ogniem Bożej miłości, mogło ulec pokusie pychy? W hymnie o miłości święty Paweł wprost wyklucza możliwość uniesienia się pychą przez miłość. Tak, jeżeli nawet człowiek napełniony miłością nie zgrzeszy pychą, to co dopiero istota doskonale wypełniona miłością, słusznie pani to zauważa. Potwierdzają to również dzienniki duchowe świętych Kościoła katolickiego, którzy opisują ogrom swoich przeżyć związanych z doznawaniem tego płomienia miłości i sygnalizują całkowitą niemoc, by jakkolwiek mu się przeciwstawić. Nie? Wyczytałam gdzieś, że Lucyfer przed upadkiem był serafinem. Płonął więc miłością Boga, można dodać, że w sposób pełny, taki nieskazitelny, doskonały. Stąd moje pytanie, jak płonąc takim ogniem Bożej miłości i mając pełne poznanie Boga, jak tłumaczy Kościół katolicki, mógł on ulec pysze? Wydaje się to wręcz wbrew definicji miłości wyrażonej przez świętego Pawła. Bardzo ciekawie wyrażona aporia, czyli taka, można powiedzieć, nieusuwalna trudność, nieusuwalna takie przeciwieństwo, zderzenie dwóch idei. Tak? Z jednej strony powszechnie w Kościele i w ogóle w chrześcijaństwie mówi się o buncie aniołów, tak? A z drugiej strony, jeżeli sobie definiujemy anioła, to nagle bardzo logicznym staje się pytanie, czy taki bunt był w ogóle możliwy. I jeszcze jeden nasz słuchacz zadaje pytanie w bardzo podobnym duchu. Mam takie pytanie. Dobro, którym jest Bóg i to, co stworzył, również jest dobre. Jak mogłoby się stać samym złem? Jak mogło dojść do takiej hekatomby moralnej, jak bunt anioła, non serviam, tak? Bo to Lucyfer, to są znowu te nasze opowieści, miał zawołać właśnie podczas tej rebelii niebiańskiej bunt non serviam, czyli nie będę służył, i na to miał wystąpić Michał Archanioł, który powiedział właśnie Mikael, czyli któż jak Bóg, i zajął rolę, która poprzednio należała do Lucyfera, czyli do księcia wszystkich aniołów, tak? Czyli zaawansował, tak? Ktoś kiedyś mnie tam w odcinku zapytał, czy anioły mogą awansować. Nie ma żadnego potwierdzenia, że anioły mogą zmieniać funkcję, czy awansować, czy nie, ale z jednym wyjątkiem właśnie tej naszej opowieści, ale to nie jest biblijne, to już jest znowu opowieść z naszych teologicznych dywagacji, jak to Michał zawołał na zawołanie Lucyfera non serviam, Michał zawołał Mikael, czyli właśnie któż jak Bóg, i stał się, awansował na rolę właśnie księcia wszystkich aniołów. I tutaj nasz widz pyta dalej. Jak mogło dojść do takiej hekatomby moralnej jak bunt anioła? Czy zbuntowany anioł mógł utracić pełne poznanie Boga, zwątpić w jego dobro i pociągnąć za sobą kolejnych, którzy widzieli już skutki zła na nim samym? To też jest drugie pytanie z tym pierwszym związane. I bardzo słuszne pytanie. To znaczy, jak inni aniołowie, którzy sami płonęli pełnią miłości Boga, widząc nagle bunt jakiegoś anioła, nie zgorszyli się tym buntem, nie ocenili go negatywnie, tylko sami za tym poszli, tak? Wybrali tego zbuntowanego anioła, a nie Boga. Jak anioł mógł zapragnąć być Bogiem i dlaczego zerwał z nim więź zależności, stając się ojcem kłamstwa?
Jezus podczas swojej działalności często wyrzucał demony z ludzi będących pod jego wpływem, ale też nigdy zła nie unicestwiał. Co więcej, odpowiadał na prośby demonów, na przykład pozwalając im na dalsze niszczycielskie działania, posłanie legionów świnie. Czy Jezus, który mówi przypowieść o szukaniu zagubionej owcy i pasterzu, pozostawiłby upadłych aniołów bez pomocy? No też ciekawe pytanie. Nie? Jezus mówi, że zostawia jako pasterz dobry. Zostawia 99 owiec, idzie za tą jedną zagubioną. A aniołowie to nie są Boże stworzenia? Bóg nie kocha aniołów? Nie? To jakby nie powinien zostawić tych 99, którzy się nie zbuntowali i pójść za tym, który się zbuntował? Czy dobry Bóg mógłby zapomnieć o upadłych aniołach i pogrążyć na wieki w morzu siarki ognia? A jednym słowem, skąd pochodzi istotowe osobowe zło? To są bardzo dobre, ale od razu powiem, bardzo trudne pytania. Rzeczywiście ci czytelnicy postawili aporię, która w teologicznym jakby świecie jest bardzo trudna do rozwiązania. To znaczy ja szukałem różnych ciekawych odpowiedzi, natrafiłem na różne jakieś takie traktaty o aniołach, tak? Różne odpowiedzi na te pytania, ale one są kompletnie dla mnie niesatysfakcjonujące, odpowiedzi na te pytania. Na przykład Święty Jan Damasceński mówi tak, nie ma dla nich, czyli dla tych zbuntowanych aniołów, nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Zaraz do tego nawiążę. Sobór Lateński IV, który właśnie tak trochę dogmatyzuje istnienie i pojęcie diabła, mówi tak. Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi. Czyli Sobór jakby dogmatyzuje, że to diabeł sam wybrał drogę zła, no ale Sobór nie rozwiązuje tej aporii. To znaczy, jak to się stało? Jak to w ogóle jest możliwe, że doskonały i pełen miłości anioł mógł zgrzeszyć? Jeden wielki teolog, profesor Zdzisław Kijas, mówi tak, że teologia uczy, że grzech, jakiego dopuścili się aniołowie, popełniony był przy doskonałym poznaniu. Odrzucili wizję uszczęśliwiającą. Ale znowu, nikt nie wyjaśnia, jak do tego doszło, jak to się stało. I tutaj tak naprawdę trzeba by podjąć trzy bardzo ważne kwestie, żeby na tą aporię próbować chociażby odpowiedzieć. Ona jest moim zdaniem niemalże nierozstrzygalna. Jak to możliwe, żeby aniołowie zgrzeszyli? Ale żeby próbować przynajmniej na nią odpowiedzieć, trzeba by podjąć trzy wielkie kwestie. Ich dzisiaj nie podejmę, bo już ten odcinek długo trwa. A każda z tych kwestii to jest godzinny wykład. To jest godzinny wykład, ale przynajmniej je przytoczę i tak troszkę je rzucę na razie w eter, a myślę, że te tematy jeszcze podejmiemy. Mianowicie pierwsza kwestia, żeby podjąć ten temat właśnie anielskiej rebelii, to jest kwestia możliwości, a wręcz może niemożliwości popełnienia grzechu buntu przez istoty doskonałe i doskonale kochające. Tak? Tutaj w tej... No dobra, zaraz do tego nawiążę. I druga kwestia to jest kwestia dobroci Boga i wiecznego potępienia. Bardzo ważna kwestia, no, zahaczająca o Teodyceę. I trzecia kwestia to jest kwestia wolnej woli aniołów. I a propos pierwszej kwestii znowu, tak jak mówię, to są godzinne wykłady. Ja tutaj tylko dosłownie zwrócę uwagę na pewną rzecz. Jeżeli mówimy o doskonałości aniołów i doskonałości ich miłości, no to w takiej sytuacji rzeczywiście wydaje się, że aporia nie do rozwiązania. To znaczy możliwość przyjęcia, że one zgrzeszyły i wybrały zło zamiast Boga i dobra, wydaje się niemożliwe wręcz, z logicznego punktu widzenia. Więc jedynym takim ratunkiem, jaki ja widzę w przyjęciu możliwości zgrzeszenia przez aniołów, jest przyjęcie, że nasze nauczanie i nauczanie Kościoła o aniołach jest trochę błędne. W tym sensie, że być może jest tak, że nasze wyobrażenie na temat doskonałości aniołów oraz nauczanie właśnie Kościoła o aniołach jako bytach doskonałych jest błędne. I pokażę dwa teksty biblijne z Księgi Hioba, które mogą nas kierować w tę stronę. Mianowicie Hioba rozdział 4 mówi tak. Czyż u Boga człowiek jest niewinny? Czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty? Wszak on sługom swoim nie ufa i w aniołach braki dostrzega. Niesamowity tekst, tak? Zupełnie w poprzek tego, co mamy w definicjach takich, można powiedzieć, w naszych kościelnych definicjach aniołów. Jeżeli Bóg nawet w aniołach braki dostrzega, to być może po tej linii należałoby iść i widzieć, że aniołowie jednak nie są tacy doskonali, jak my sobie wyobrażamy, nie? Albo drugi tekst Księgi Hioba, rozdział 15. Czy mógłby człowiek żyć w świecie lub syn człowieczy bez zmazy, gdy on nie ufa swym świętym, niebiosa nie dość dlań czyste? Tu nie święcie, tylko świecie oczywiście. Tu chodzi o to, że Bóg nawet swoim świętym nie ufa. Ci święci to oczywiście to są istoty niebiańskie, aniołowie. To samo jest w ugarii, w starożytnej jakby kulturze Kanaanu. Świętymi są określane istoty przynależne do świata boskiego, czyli do Boga. Synowie Boży, pomniejsze bóstwa, czy w Biblii aniołowie. Więc Bóg nawet aniołom nie ufa. Więc te dwa teksty z Księgi Hioba mogłyby bardzo delikatnie zasugerować, chociaż niekoniecznie, to też można inaczej interpretować, o wielkiej doskonałości Boga, że nawet doskonali aniołowie nie są jakby w oczach Boga, który jest jedyny święty,
no są niedoskonali. Ale no, są to jakieś dwa teksty, które mogłyby sugerować, że aniołowie może nie są aż tak doskonali. I oczywiście mamy w Nowym Testamencie już mowę o tym, że aniołowie nie zachowali swojej godności, ale opuścili swoje mieszkanie, ten tekst już przytaczałem, czyli zgrzeszyli. I drugi list Piotra też mówi o tym, że aniołowie zgrzeszyli. Ale tak jak powiedziałem, te dwa teksty nowotestamentalne, one już są wyraźnie pod wpływem Księgi Henocha, gdzie mowa jest o buncie aniołów, ale właśnie tym szósty rozdział, kiedy to aniołowie jakby zgrzeszyli z córkami ludzkimi. Bardzo też takie antropomorfistyczne i takie naiwne z naszego punktu widzenia wyobrażenie, że to aniołowie zgrzeszyli seksualnie przez to, że urok córek ludzkich ich uwiódł, tak? Że widząc Boga, no, woleli córki ludzkie. Nie? To też takie bardzo naiwne wyobrażenie. Ale tak jak mówię, co do pierwszego punktu, w ogóle możliwości popełnienia grzechu, trzeba by szukać jakiejś redefinicji pojęcia anioła, ewentualnie. Jeżeli chodzi o drugi wielki temat, czyli czy dobry Bóg w ogóle może skazać na wieczne potępienie, bo mówimy, że tak jak tutaj w tych tekstach soborowych, czy świętego Jana Damasceńskiego, jest to, że nie ma dla nich skruchy po upadku i że ich potępienie tych aniołów upadłych jest wieczne, no to tutaj oczywiście temat jest wielki, ja go nie będę tu w ogóle podejmował, kiedyś może go podejmiemy na kanale, jakby wieczności w ogóle piekła, tak? Wieczności, idea wieczności piekła, czy jest w ogóle możliwa, chrześcijańska. No, każda filozofia moralna czy etyka podpowie, że kara niekończącego się piekła, czy nieskończonego cierpienia wiecznych mąk jest karą skrajnie okrutną i niesprawiedliwą oraz nieproporcjonalną nawet wobec największego możliwego czy wyobrażalnego uczynionego zła. Tak? Bo każde zło jest skończone. Tak? Jeżeli nawet w sądzie jest jakiś naprawdę brutalny, seryjny morderca i wszystkie kary, nawet my, którzy jesteśmy źli, tak? Bóg mówi, że nawet my, którzy jesteśmy źli, potrafimy, no to Bóg jest lepszy od nas, tak, bardziej kocha człowieka. I my nie dajemy nieskończonej kary człowiekowi, tylko najbardziej skrajnemu, najgorszemu człowiekowi na ziemi kary się dodają. Tak? Czyli na przykład jest jakiś bandyta, zbiorowy morderca, który za wszystkie morderstwa ma łącznie karę 250 lat, tak? Więzienia. Tak? Za każde zabójstwo ma 25 lat więzienia. Tak? Łącznie 250 lat. Oczywiście dla niego oznacza to po prostu wyrok dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, ale nawet człowiek, który jest niedoskonały i nie umie kochać, daje karę skończoną. To Bóg miałby człowieka, którego sam kocha, miałby mu dać karę nieskończonego cierpienia. Tu jest tak duża aporia, że tutaj można powiedzieć, trochę nam się rozwala tradycyjne ujęcie chrześcijańskie, więc trzeba chrześcijaństwo opowiadać sobie czasem trochę na nowo. I dlatego ten temat w ogóle nawet nie podejmę dzisiaj. Ale to jest pytanie, czy dobry Bóg może skazać anioły na wieczne potępienie? I trzecia kwestia, którą tutaj podjąłem, która no, musi być podjęta w kwestii właśnie tej aporii, tej takiej nierozwiązywalnej sytuacji, czy anioły mogły zgrzeszyć, doskonałe i kochające anioły mogły zgrzeszyć, to jest oczywiście pytanie, czy anioły mają wolną wolę. W ogóle tego tematu też dzisiaj nie podejmę. Nie tylko, że nie mam czasu już dzisiaj, ale to jest w ogóle temat na osobny wielki odcinek. Powiem tylko tyle, tytułem takiej zajawki tematu, że te powyżej przytoczone przeze mnie teksty z Księgi Hioba i nowotestamentalne o grzechu aniołów sugerowałyby, że aniołowie owszem mają wolną wolę, no bo jeżeli zgrzeszyli, to taką wolę muszą mieć. Podobnie twierdzi w pismach międzytestamentalnych późnobiblijna tradycja żydowska, ale z kolei we współczesnym judaizmie ortodoksyjnym anioły wolnej woli nie mają. Są bardzo blisko Haszem, czyli Boga, wykonują jego wolę, czyli wolę Boga wykonują, swojej nie mając, i nie ma tu koncepcji buntu szatana i upadku aniołów. Tak? Według rabinów wszystkie anioły są stworzone na wysokim poziomie duchowym do pełnienia woli Boga, także szatan, jako jeden z tych aniołów stojących przed Bogiem. Anioły są święte i dobre z natury, ale pozbawione wyboru, możliwości decydowania o sobie. Tak? Ludzie mogą o sobie decydować, anioły nie mogą o sobie decydować, nie mają wolnej woli. Duży temat, kompletnie nawet nie chcę go teraz zaczynać, ale taka bardzo ważna uwaga, którą tutaj podam już pod koniec, zbliżamy się do końca tej części naszego wykładu, mianowicie bardzo ważne zastrzeżenie. Mianowicie to wszystko, co mówimy, rozważamy, czy aniołowie to, czy tamto, czy diabły, demony to, czy tamto. Trzeba zawsze zachować umiar, mówiąc o świecie istot duchowych, istot anielskich, istot demonicznych i ze świata w ogóle duchowego. Dlaczego? Dlatego, że Biblia właśnie mówiąc o szatanie czy o aniołach zachowuje taki umiar, nie próbuje wnikać w naturę szatana, demonów, nie podaje, tak jak powiedziałem, żadnych przyczyn, w ogóle nie podaje takiej idei, Stary Testament, upadku aniołów, przyczyn, skutków, przebiegu i tak dalej. Biblia ogranicza się do informacji o istnieniu tych osobowości, o ich działaniu i sposobach obrony przed nimi, jeżeli chodzi o złe duchy, też mówi o działaniu aniołów. Pismo Święte nie przywiązuje większej wagi, wagę przywiązuje, bo anioły są od Księgi Rodzaju aż do Księgi Apokalipsy,
ale chodzi w tym sensie, nie przywiązuje większej wagi do problematyki związanej z postaciami demonicznymi i informacje z tego zakresu przedstawiane są raczej w sposób drugorzędny w stosunku do głównego przekazu. Tak? Mamy w Biblii pewien zasadniczy przekaz dotyczący Boga, objawienia, zbawienia, natomiast te informacje o istotach duchowych są podane, natomiast Biblia tutaj nie jest jakimś traktatem angelologicznym czy demonologicznym i wielu kwestii, na które my chcielibyśmy znać odpowiedź, w Biblii takiej odpowiedzi nie znajdziemy. I teraz, kochani, został mi temat, który wydawało mi się, że jeszcze dzisiaj zdążę opowiedzieć, mianowicie szatan i diabeł w Nowym Testamencie oraz w Apokalipsie, bo tutaj mamy mowę, chciałem dojść do tego wątku, gdzie wreszcie mamy tą ostateczną batalię między Królestwem Dobra a Królestwem Zła. Tą ostateczną, ten wielki Armagedon, tak? Walka Królestwa Ciemności, na czele którego stoi szatan, Lucyfer, Belial, Asmodeusz, prawda, Abaddon i inne nazwy w Biblii, które przypadają szatanowi. I z drugiej strony walka Królestwa Jasności, Światłości, Królestwa Boga, na czele którego stoi Anioł, czy w innych tekstach Rafał i tak dalej. Ale ponieważ ten wykład już dość długo trwa, więc o tych bardzo ciekawych rzeczach, czyli ostateczny Armagedon, jak dojdzie do świętej wojny przeciwko Królestwu Ciemności i jak właśnie w Apokalipsie została przedstawiona ostateczna rozgrywka, ostateczna walka apokaliptyczna aniołów z demonami, Michała z szatanem i Królestwa Światła z Królestwem Mroku. O tym opowiemy sobie w następnym odcinku. Tak jak powiedziałem, ta seria to miał być jeden odcinek o aniołach i w ogóle istotach duchowych w Biblii. Już mamy 6 czy 7, a może będzie jeszcze więcej. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.